Nie. Pierwsza sprawa, od razu wszystkich bardzo mocno przepraszam, ale jeżeli chodzi o tego streama, może nie będzie tak do końca profesjonalnie jak to zawsze jest. Znaczy, u mnie nigdy nie jest profesjonalnie, ale tutaj dzisiaj właśnie przed chwilą wszedłem w mój program do tej streamowania i się okazało, że w ogóle mnie wylogowało i nie mogę się zalogować na swoje konto, więc musiałem tak na szybko utworzyć jakieś tam byle jakie, byle jakie konto. Więc będą jakieś takie elementy, które muszą być tutaj w rogu widzicie, na przykład Restream, taka, taka nazwa, On to, 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 to musi być. Nie mam pojęcia, co tutaj się stało. Dopiero po live Zobaczę, yy, zobaczę co, co będzie się. Yy, dlaczego, mnie tak, dlaczego mnie tak wywaliło? Pierwsze pytanie, jak zwykle, czy mnie słychać, czy mnie dobrze słychać. Yy, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o dzisiejszego live'a, ja to trochę zmienię tutaj. O, w ten sposób, tak, tak, tak to będzie. I jeżeli chodzi o dzisiejszego live'a, to no pewnie potrwa jakąś godzinę, myślę może, może dłużej, najpierw porozmawiamy o kilku spółkach, o trzech spółkach później, a później jak zwykle wasze, wasze komentarze. I od razu druga, drugie ogłoszenie dusz, duszpasterskie. Ja jestem u znajomych i pilnuję ich psa. Także niedawno wypuściłem go na podwórko, on nie chce przyjść. To, także jak będzie mi walił w szybę, to ja będę musiał tak na chwilkę przerwać. Taką minutkę zrobimy sobie przerwy i, i ja go po prostu wpuszczę. Tak to, sobie, tak to sobie wymyśliłem. Także profesjonalizm u mnie, level Marcin Najman, albo coś w tym coś w ten deseń. Tutaj patrzę, że żeby mnie słychać. Widzę, że Emil pisze, że, że czekamy. Powitać wszystkich. Cześć, cześć wszystkich. O, tutaj bardzo fajna, f, f, fajna informacja. Mój ulubiony pato stream. Oczywiście bardzo, bardzo się cieszę, że jestem twoim ulubionym, ulubionym patostreamerem. Pato Zmienimy tutaj tylko. O, żeby to w ten sposób było na czarnym tle, wtedy fajniej widać wasze te wasze komentarze. Może jakaś historia ze świniakiem w tle. No, nie mam żadnych nowych historii odnośnie świni, chyba, chyba w, całą wiedzę odnośnie świń przekazałem we w swoich filmach. Jeżeli ktoś uważnie ogląda moje wszystkie filmy, dokładnie, wie, o co wie o co wie, o co chodzi. Tutaj patrzę, wszyscy mówią, że, 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 że słychać. Hmm. No to zaczniemy i dzisiaj porozmawiamy o trzech spółkach, a później jak zwykle komentarze. Zanim o tych spółkach zauważmy, że biorąc pod uwagę dzisiejszy, obecny dzień, poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia, to rzeczywiście był to dzień dobry. Mamy głównie wzrosty na indeksach europejskich, tutaj Ameryka też można powiedzieć, że, że w tym momencie trochę na plusie, no ten WIG mniej więcej na, na zero, tutaj patrzę sobie na WIG20 od pewnego czasu, no i tak dochodzi do tego 1950, próbuje to przebić, ale jakoś tak się bardzo mocno nie udaje i to jest można powiedzieć pewien, pewien, pewien problem. Zobaczymy, czy będzie przebita ta bariera. Pamiętajmy, że jeżeli jest jakaś taka mocna bariera i coraz wiele razy się od niej odbijamy, to czasem jednak ten kurs może się tutaj znudzić i to może być, może być problem. Bardzo często tak jest właśnie, jeżeli mamy jakieś spółki, mamy na przykład ATH, dobijamy do tego ATH, nie możemy tego przebić, to po jakimś czasie mamy dosyć mocne spadki. Tak mówię, bardzo często tak jest. Oczywiście to nie jest ATH, to 1950, no ale to jest jednak istotne i istotne poziom, którego no ta nasza giełda jakoś, jakoś nie może w ostatnim czasie przebić. No zobaczymy, jak to będzie dalej. W każdym razie przechodząc już do konkretnych spółek, bardzo świeża informacja pierwsza ze spółki Woodpecker. Mówię, że bardzo świeża informacja ze względu na to, że po sesji otrzymaliśmy raport finansowy spółki. Spółka Woodpecker zajmuje się mailingiem. to jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej odnośnie Woodpecker, to ja niedawno na swoim kanale miałem Wywiad z prezesem spółki Woodpecker. Tutaj nasz potencjał to zwiększenie sprzedaży kilkadziesiąt razy. Tak się nazywa ten, ten film, taki, taki jest tytuł. I on tam omawia dokładnie, czym się spółka zajmuje, jaki jest, jaki jest jej potencjał. Tutaj Biorąc pod uwagę to, tak w największym skrócie, czym się zajmuje, jest to aplikacja do mailingu, to znaczy podpinam to do swojego mailingu, czyli na przykład mam swój, swoją skrzynkę mailingową na Gmailu, powiedzmy. Podpinam aplikację Woodpecker do tego i wysyłam wiadomości no, głównie B2B do jakichś swoich kontrahentów. I można powiedzieć, że ta aplikacja rozpoznaje mi, czy ktoś jest zainteresowany moją ofertą, czy nie jest zainteresowany. Więc to jest mniej więcej w ten, w, w ten sposób to w ten sposób to działa. No i jeżeli chodzi o ten, o ten Woodpecker, oni się coraz mocniej. Rozwijają, biorąc pod uwagę ten kurs akcji, do, do 35 doszedł, jakoś nie chciał przebić tych 30, 35. To jest spółka mała, 170 milionów kapitalizacji około. No i pokazali raport finansowy za pierwszy, za pierwszy kwartał. Tutaj jeszcze go nie ma. Ten 2022 rok, bo tutaj mamy wyniki za 2022 rok, one są bardzo dobre. Zauważmy, że i przychodowo, i pod względem zysku, tutaj bardzo, bardzo dobrze to wygląda. A jeżeli chodzi właśnie o ten właśnie, właśnie o ten 2023 rok, ten pierwszy kwartał 2023 roku, no to mamy raport finansowy i tak, przychody netto 6,7 miliona złotych w porównaniu do niecałych 5 czyli fajny wzrost z tym, że spółka informuje o miesięcznych powtarzalnych przychodach w dolarach, więc no mniej więcej możemy się spodziewać jakby dynamiki tego wzrostu, ewentualnie dynamiki spadku, ale w przypadku Woodpeckera raczej mówimy cały czas o, o wzroście rok do roku, nawet kwartał do kwartału bardzo często to są wzrosty, więc pod względem przychodów netto jest, jest super, ale jak mówię, o tym wcześniej wiedzieliśmy. Zauważmy, że koszty bardzo mocno im rosły, 5,6 miliona może powiększę, będzie ładniej widać, w stosunku do 3,6 jeszcze rok wcześniej. A więc tutaj mówimy o tym, że jednak te koszty no, mocno, mocno poszły, poszły w górę. Na to warto zwrócić uwagę. I ostatecznie ten wynik ze sprzedaży jest troszeczkę niższy rok do roku. No Chyba pierwszy raz mamy taką sytuację w Łódpekerze, żeby wynik ze sprzedaży właśnie był niższy rok, rok do roku, bo zazwyczaj tutaj mieliśmy wzrosty, nawet trzeba przyznać, że, że to były, że to były fajne, fajne wzrosty, ale ostatecznie wynik net to jest lepszy, bo mamy milion złotych, a wcześniej to było 950 tysięcy, głównie ze względu na to, że oni dostali informacje odnośnie ulgi IP, IP Box. Ulga IP Box, chodzi tutaj o to, że płacimy 5% podatku, a nie 19%, czyli po prostu płacimy mniejszy, mniejszy, podatek, mniejszy podatek dochodowy i jeżeli chodzi właśnie o jeżeli chodzi właśnie o spółkę, niedawno otrzymali tę interpretację i zauważmy, że podatek dochodowy no pomimo dobrego zysku zapłacili 40 tysięcy złotych, gdzie wcześniej to było 234 tysiące, 235, więc to spowodowało, że mamy lepszy zysk, mamy lepszy zysk netto, ale ogólnie te wyniki finansowe no moim zdaniem widać tutaj jakieś, jakieś takie zatrzymanie i to jest trochę niepokojące, jeżeli chodzi właśnie o spółkę Woodpecker, no bo jednak spółka Woodpecker jest to spółka, która jest dosyć mocno wyceniana po. względem Względem chociażby ceny do zysku, to oznacza, że inwestorzy tutaj liczą na mocne wzrosty rok do roku, jeżeli chodzi właśnie o jeżeli chodzi właśnie o finanse, tutaj przychody są OK, tak? są, są na, na dobrym poziomie. Jak mówiłem tutaj te przychody to były na poziomie ile tam ponad 6, 6, miliard, 6 boże i ponad 6 milionów. Już sobie tutaj zobaczymy. Tak, 6,7 miliona złotych, jak mówię, to jest raczej spodziewane, ale ten zysk netto, myślę, że wiele osób spodziewało się troszeczkę troszeczkę tutaj lepszego tego wyniku netto. No, biorąc pod uwagę przychody, no to jak mówię, oni pokazują te miesięczne, powtarzalne przychody. To jest myślę, że taki najważniejszy ich parametr finansowy, bo on pokazuje, czy po prostu spółka się rozwija, czy nie. I te miesięczne powtarzalne przychody to jest tak, 513 tysięcy, 520, a później 517 w tysiącach dolarów to jest. W kwietniu mieliśmy bardzo fajny skok, 554 tysiące, więc tutaj pod względem tego, tego kwietnia ten drugi kwartał rozpoczął się naprawdę bardzo bardzo dobrze. Marża EBITDA, i to jest to, na co warto zwrócić uwagę, bo tak, zysk mówiliśmy, że urósł, ale marża EBITDA Liczona bez uwzględnienia kosztów finansowych, bo spółka nie korzysta z, z, finansowania, z finansowania dłużnego, z, no z długu po prostu. Spółka ma duże nakłady gotówkowe, to trzeba przyznać. Marża EBITDA w pierwszym kwartale 24,5%, co oznacza spadek o ponad 4 punkty procentowe z marżą uzyskaną w pierwszym kwartale 2022 22 roku. No i tutaj. Jeżeli chodzi o te wyniki, no to zauważmy na marży, jednak mamy no taki spory spadek, biorąc pod uwagę rok do roku. 4 punkty procentowe, no gdzie to jest 20, około 5, wcześniej było około 30, 30 no to, to jest naprawdę, naprawdę dużo, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Pamiętajmy o tym, że spółka wprowadziła dużo nowych. Dużo różnych nowych usprawnień i będzie wprowadzała też nowe, nowe tutaj usprawnienia. Wartość ARPA, czyli ten średniomiesięczny przychód na konto, też troszeczkę spadł, bo na, w pierwszym kwartale 2023 roku to było 112 dolarów, co oznacza spadek. 2 dolary w stosunku do poprzedniego kwartału. Istotny wpływ na obniżenie tego wyniku miało pozyskanie dużej ilości nowych klientów, którzy z reguły na początku współpracy korzystają z podstawowego z podstawowego abonamentu. No tutaj jeżeli chodzi o spółkę, no to to może właśnie tłumaczyć tak niższa RPA czy pytanie czy to tłumaczy niższy zysk, niższy zysk netto? No jeżeli Rozwijają się w tym momencie, kilka nowych projektów rozwojowych mają, a no, rzeczywiście mają. Niedawno była konferencja, właśnie temu poświęcona, i rzeczywiście o tym mówili. No to rzeczywiście te, te koszty mogą być trochę, trochę wyższe. Także powiedzmy, że ja to ja to kupuję, ale na pewno jest to taki znak ostrzegawczy, jeżeli chodzi o spółkę Outbacker. Czy rzeczywiście będzie taki dalej mocny, mocny wzrost jak do tej pory, jeżeli chodzi o wyniki finansowe? No zobaczymy. W każdym razie, tak podsumowując, można powiedzieć, te, ten, ten zysk netto jest on moim zdaniem trochę rozczarowujący i myślę, że, że w, w jutro, no bo te wyniki pojawiły się po sesji, że jutro jednak jakieś spadki na że tutaj będą właśnie ze względu na ten, na ten wynik netto. Zresztą tutaj przechodząc jeszcze do prognoz, to zauważmy, oni biorąc pod uwagę te prognozy, to w pierwszym kwartale zrobili już 25% prognozy sprzedażowej na ten rok 23, czyli mniej więcej idą tak na zero. W tak? jedną czwartą roku zrobili jedną czwartą przychodów. Ale wynik netto to niecałe 12%. No więc tutaj muszą mocno przyspieszyć, jeżeli chodzi właśnie o ten wynik, jeżeli chodzi właśnie o ten wynik netto, więc no to jest taki pierwszy jakby znak ostrzegawczy, ale rzeczywiście jest tutaj dosyć dużo, dosyć dużo rozwoju, właśnie jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę. Tutaj Mówimy o tym, że spółka rozpoczęła współpracę z influencerami aktywnymi w social mediach w zakresie cold mailingu szeroko rozumianej sprzedaży. No to pewnie spowodowało wzrost tych, wzrost tych, tych kosztów. Tutaj, jeżeli chodzi o spółkę. Też mówimy o tym, że biorąc pod uwagę ich nowe produkty, bo jak mówiłem, wprowadzają powolutku te nowe produkty, w tym 23 już część wprowadzili, część dopiero będą wprowadzali w pierwszym kwartale, odnotowali najwyższe zainteresowanie programem Experts, które no, też od niedawna można powiedzieć tutaj jest w spółce. Od początku jego funkcjonowania ilość użytkowników zainteresowania usługami, usługami ekspertów była 40% wyższa niż w kwartale czwartym 22 roku, trzykrotnie tak, jak w pierwszym kwartale 22. No więc tutaj mówimy o tym, że Rzeczywiście jest, jest zmiana i to taka zmiana naprawdę bardzo bardzo mocna, jeżeli chodzi właśnie o Woodpecker. W pierwszym kwartale aplikacja Sales Assistant została zintegrowana z wieloma produktami zewnętrznymi. Oprócz też tutaj, oprócz tego też, też mówimy, że jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, jeszcze tutaj jakąś jedną, jedną informację miałem, chyba ją. Chyba ją zgubiłem właśnie odnośnie tych nowych funkcjonalności. No nic. No w każdym razie rzeczywiście ten rozwój jest dosyć mocny. Moim zdaniem jest to jednak lekki, lekki zawód, jeżeli chodzi właśnie o te wyniki finansowe. Pod względem oczywiście zysku, zysku netto, w każdym razie, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o Peker. No ja patrzyłbym też nie przez pryzmat tylko jednego kwartału, ale patrzyłbym też, co będzie w, w kolejnym kwartale, no bo chociażby ten drugi kwartał dobrze się rozpoczął pod względem, pod względem powtarzalnych przychodów. 554 tysiące to jest absolutny rekord. No i zobaczymy, czy to się nie przełoży czasem na dobry wynik netto w tym drugim kwartale. Pierwszy kwartał, moim zdaniem, taki lekki zawód. Jutro będzie konferencja poświęcona tym wynikom finansowym. Oczywiście każdy może, każdy może tutaj Dołączyć, więc ja na pewno będę oglądał, jeżeli znajdę czas. Chyba, chyba będę miał wtedy, wtedy czas, także jeszcze może jakichś nowych informacji się dowiemy. A przechodząc do drugiej spółki, tutaj patrzę jeszcze tylko czy, czy, czy komentarze, czy, czy, czy komentarze jakie są odnośnie odnośnie Woodpeckera, mm, mm, mm. Waldek pisze czy to jest konkurencja Vercomu no, to jest podobna branża na pewno jak Vercom ale nie możemy mówić że Vercom i i Woodpecker to jest absolutnie, absolutnie jeden do jednego to samo no tutaj jest, jest to na pewno coś podobnego no bo i w przypadku Vercomu i w przypadku w przypadku właśnie spółki no, spółki Woodpecker. Mamy do czynienia z mailingiem i na przykład, jeżeli na rynku spółki Vercom będzie działo się źle, powiedzmy, że nie wiem, co się, coś się dzieje w tym rynku, na tym rynku, to Woodpeckerowi też możliwe, że, że będzie, będzie trochę, trochę gorzej. No bo Vercom pozwala biznesowym znaczy pozwala biznesom kontaktować się z klientem przez mailing, smsy, powiadomienia i, i tak dalej. Woodpecker to aplikacja wyłącznie do mailingu. Gdzie ktoś no, ma w mailingu powiedzmy, nie wiem, 100 osób, wysyła mail z ofertą i mu odpisują, że są chętni albo nie są chętni i ta aplikacja Verkom sortuje właśnie, czy ktoś jest chętny, czy ktoś, czy ktoś nie jest chętny, więc widzimy, że no zastosowanie podobne, z czego Woodpecker to jest bardziej narzędzie B2B, business to business, w przypadku Verkomu bardzo często to jest ta komunikacja po prostu z klientem, więc nie można mówić, że to jest dokładnie to samo, ale rzeczywiście, jeżeli miałbym powiedzieć, czy Verkom i Woodpecker to jest, znaczy posiadanie Verkom i Woodpecker to jest jakaś taka, Duża dywersyfikacja, no to stwierdziłbym, że nie, że to nie jest taka duża, duża dywersyfikacja. I jeszcze Waldek pisze: jakbym miał jedną brać, to którą? No trudne pytanie. Tutaj chyba jednak, jednak ten, ten segment, znaczy ten branża RKOM-u wydaje mi się, że trochę szybciej się rozwija. Ten segment SIP jest na pewno bardzo interesujący, więc gdybym musiał wybrać, tak, gdyby. To się mówi, że gdyby Niemcy mnie gonili, tak, tak się mówi, że jakby, ci, jakby cię Niemcy gonili, to co byś zrobił, tak przynajmniej u mnie się mówiło, nie wiem, może jakiś dziwny jestem, to gdybym musiał, gdyby mnie Niemcy gonili, to no to werkom. Ale powiem, że, że i Woodpecker i werkom moim zdaniem wyglądają interesująco, na pewno ja w Woodpeckerze w czekam na wyniki za, za drugi kwartał, wtedy coś więcej będziemy mogli powiedzieć. Kolejna spółka, o której to której warto wspomnieć, to jest City Handlowy, Bank Handlowy, który no, jest dosyć specyficznym bankiem, umówmy się, no bo jednak, jeżeli chodzi chociażby o kredyty frankowe, ich za bardzo ten temat nie interesuje, albo bardzo mocno ich nie interesuje, absolutnie. No bo tutaj mówimy o tym, że nie mają jakiś dużego udział tych kredytów frankowych. Ja przypomnę, że 15 czerwca będzie no, istotny wyrok CUE odnośnie tych kredytów frankowych, no, który może troszeczkę pogrążyć nie, niektóre banki. No ale bank handlowy na przykład no, do nich nie należy. No, jeżeli chodzi chociażby o wakacje kredytowe, no to też pojawiły się takie informacje odnośnie przedłużenia wakacji kredytowych, i tutaj premier powiedział jasno, że prawdopodobnie czerwiec, lipiec to będzie ten czas, kiedy zasygnalizujemy to, czy będzie to przedłużenie. I podejmiemy odpowiednie decyzje w tej sprawie. No słuchajcie, biorąc pod uwagę, że wyścig wyborczy się zaczął, wyścig na obietnice wyborcze się zaczął, ja zakładam, że ten jednak mogą być, może być tutaj to, jeżeli chodzi o te wakacje kredytowe, może być przedłużenie ich. Ale znowu na bank handlowy to jakoś strasznie mocno nie wpływa, no bo jednak bank handlowy to jest głównie bank dla instytucji, bank dla dużych dla, dla graczy. Więc tutaj, jeżeli chodzi właśnie o. Właśnie jeżeli chodzi o te, czy wakacje kredytowe, czy właśnie jakieś różnego rodzaju kredyty frankowe, bank handlowy nie jest tym jakoś mocno mocno obciążony. Zresztą, biorąc pod uwagę, pod uwagę te wakacje kredytowe, zauważmy, że już te odpisy, które były w tym 2022 roku, no to niektórzy robili na kilka miliardów, tak? a bank handlowy na 60 milionów. No, no to jest nic dla, dla, dla banku handlowego, a bank no dużo zarabia w tym momencie, oczywiście dzięki wysokiemu wiborowi, wysoki wibor jest dzięki wysokim stopom procentowym, no raczej nie przewidujemy, żeby ten wibor dalej miał wzrastać, bo pamiętajmy o tym, że wibor to jest też wskaźnik wyprzedzający i teraz wszystkie banki mają bardzo dobrze, dobre marże odsetkowe ze względu na to właśnie, że ten wibor rośnie. Wibor rośnie, dlatego że stopy procentowe rosły i była presja na podwyżki stóp procentowych i zauważmy, wibor no zazwyczaj, jeżeli mówimy o takim kredycie hipotecznym powiedzmy, to już odnośnie Banków. Jeżeli mówimy o kredycie hipotecznym, on zazwyczaj jest opierany o WIBOR 3M albo 6M, czyli 3-miesięczny albo 6-miesięczny, więc WIBOR musi wyprzedzać tak naprawdę rzeczywistość o 3 miesiące albo 6 miesięcy. I w momencie, kiedy były podwyżki stóp procentowych, to on jakby zakładał już, że te podwyżki są. Dlatego ten wybór rósł, jeżeli była presja na podwyżki stóp procentowych. Jeżeli będzie presja na obniżki stóp procentowych, to ten wybor będzie spadał. Więc ja zakładam, że już takiej marży odsetkowej banki, wszystkie banki już może nie będą miały, jak miały do tej pory, bo teraz raczej mówimy bardziej, że jest no presja nawet możliwe, że możliwe, że na, na obniżki jakieś chociaż ja nie jestem jakimś takim zwolennikiem obniżek w, w najbliższym czasie, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o stopy procentowe, no ale to też świadczy o tym, że WIBOR raczej do góry jakoś mocno nie, nie pójdzie, więc ta marża odsetkowa jest bardzo dobra, no, z tym, że trzeba pamiętać, że raczej lepsza, dużo lepsza nie będzie. I pierwszy kwartał naprawdę bardzo dobry, jeżeli chodzi o bank handlowy. Zauważmy, bank handlowy to jest bank wypłacający dywidendy i on bardzo dużą część zysku przeznacza na tę dywidendę. Było 9 złotych dywidendy, niedawno było to odcięcie tam chyba z 80 złotych było to odcięcie, z tego co pamiętam, czy nie, z 90, coś około 90 było to odcięcie. I bank handlowy za każdym razem niemalże wypłaca dywidendę. To pamiętamy, 2020 rok tam KNF zalecił, żeby nie było tej wypłaty, tej wypłaty dywidendy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o bank handlowy, raczej mówimy o tym, że, że ta dywidenda będzie na poziomie albo 75, albo nawet czasem okolicy 100%, jeżeli chodzi o zysk. Więc patrząc na to, że w tym pierwszym kwartale mamy 600 milionów złotych zysku, no to to już oznacza, że ta dywidenda może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Zauważmy, no ta dywidenda już 4,50 może być z tego zysku, jeżeli będziemy mogli wypłacić 100%. Więc te okolice 4,50, no my już można powiedzieć po tym pierwszym kwartale mamy, jeżeli będzie 100%, jeżeli 75%, no to myślę, że te okolice 3,50 już, już mamy. Więc jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie będzie obniżki tych stóp procentowych do końca 2023 roku, ja przyznam, że na to liczę, to myślę, że możemy tutaj się spodziewać spokojnie rekordowej, rekordowej dywidendy. No patrząc na ten wynik netto, Zauważmy, że no do tej pory spółka absolutnie nie pokazywała takich wyników. 500 milionów to były te, te maksy, te, te szczyty. Teraz mamy ponad 600 milionów. Naprawdę w banku handlowym dzieje się bardzo, bardzo ciekawie. Też mówią, że oczekują dalszego wzrostu zainteresowania kredytami kredytami inwestycyjnymi, no bo jak mówiłem, tutaj to jest głównie bank skupiony na firmach. W pierwszym kwartale widzimy powrót czy zainteresowanie kredytami inwestycyjnymi. Moje zdanie jest takie, że to może być powrót, bo są oczekiwania, że stopy już dalej w górę nie pójdą. Tylko raczej będą spadać. Minął już efekt paniki po wybuchu wojny. Znowu firmy widzą Polskę jako bardzo korzystne miejsce na, na inwestycje, więc to jest na pewno plus. Pamiętajmy też, że główny akcjonariusz handlowego, czyli Citigroup, chce wyjść z biznesu detalicznego w Polsce także jeszcze tutaj może być jakaś duża transakcja, no ale na razie nic nie chcę o tej transakcji powiedzieć, no bo nie znam ani kwoty, ani to, czy w ogóle ta transakcja dojdzie do skutku, czy będzie wyjście właśnie z tego, z tego, biznesu. Tutaj ciężko cokolwiek powiedzieć. Pamiętajmy o tym, że City Group chce, żeby właśnie takie wyjście z tego właśnie biznesu, biznesu z tego biznesu detalicznego w Polsce było wyjście, więc, więc tutaj na to też warto zwrócić uwagę. W każdym razie, wracając do wyników, bardzo dobre wyniki. Zysk to 16% wyższy niż zakładał konsensus, 114 wyższy rok do roku, wynik odsetkowy 90% wyższy rok do roku. Trochę słabszy niż to zakładał, zakładał konsensus, ale patrząc na bankowość instytucjonalną, bo to, to jest najważniejsze, wzrost o 7% kwartał do kwartału, jeżeli chodzi o kredyty. Także tutaj to wygląda naprawdę bardzo interesująco. Zresztą patrząc na te wolumeny kredytowe w bankowości instytucjonalnej, mamy 2% wzrostu rok do roku, 7% wzrostu kwartał do kwartału, 16, 3 miliarda. I zauważmy, że w bankowości detalicznej mamy lekkie spadki, ale to jest wciąż okolice 6 miliardów te wolumeny kredytowe, więc widzimy, że jednak ta, te wolumeny kredytowe instytucjonalne są, są tutaj dużo bardziej dużo bardziej istotne, jeżeli chodzi właśnie o bank o bank handlowy. No i jeżeli chodzi o jeszcze działalność skarbcową, tutaj chciałem pokazać, że, że też bardzo fajnie sobie, fajnie sobie poradzili. A wracając jeszcze na chwilę do. Marży odsetkowej, to zauważmy, że w porównaniu do sektora ta marża odsetkowa naprawdę jest dobra, chociaż w pierwszym kwartale 23 roku była słabsza niż w czwartym kwartale 22. I to jest taki trend, który myślę, że może być tej obniżania się tej marży odsetkowej. No, aczkolwiek ja nie chcę powiedzieć, że tu powinno być jakieś załamanie. Absolutnie nie, po prostu lekkie, lekkie obniżanie się no z tych no bardzo wysokich, właśnie marż, tutaj w okolicach 6%, była, jeżeli chodzi o sam czwarty kwartał 2022. 20, Drugiego. Więc. Na ten moment wygląda to dobrze, ale zauważmy, że ostatnio, już tutaj jeszcze przejdźmy na, na profil handlowego, że ostatnio mieliśmy taki spadek. Tutaj nie mówimy o spadku ze względu na dywidendę, bo tutaj to w, w ten wykres nie jest zliczony ten spadek. Jakbyśmy teraz skorygowali wykres operacji, oto teraz mamy skorygowane, jakby tu jest oto odcięcie dywidendy, ale później też mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy spadki. I dlaczego były te spadki? No prawdopodobnie chodzi o wyjście z indeksu. Bank Handlowy i Neuka wy padną z indeksu MCSI Small Cap z końcem maja, więc no to prawdopodobnie spowodowało właśnie te, właśnie te spadki na, na handlowym. W przypadku spółki raczej nic się nie zmienia pod względem takich fundamentów, ale po prostu właśnie ta informacja no mogła sprawić, że, że mamy, te, mamy te spadki. Tutaj patrzę, czy jeszcze jakieś są komentarze odnośnie, odnośnie handlowego. Piotr pisze, handlowy dzisiaj jest skosowany 13,5 netto, wyniki ładne, tylko siedzieć i krowkę doić, chociaż po obecnej cenie bym się, bym nie kupił, bym nie kupił dywidendowo, i jeszcze tutaj patrzę, jeszcze jeden było. Hmm... Był komentarz, też Piotrka. Czy w handlowym nie widzisz ryzyka zdjęcia z giełdy? Niski free flow 25%, fundusze dużo, ale z małymi udziałami. No tak, no tam City Group ma najwięcej, tam ma chyba coś około 70%, już patrzymy, 75%, tak ma, 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 ma City bank, no więc jest to oczywiście możliwe, no ale. Pytanie, czy, czy rzeczywiście tak będzie? No bank handlowy od dawna jest na giełdzie i od dawna no, City Handlowy ma, znaczy city Group ma, ma tam 75%. To ja nie słyszałem w ogóle o takich, o takich, takich pomysłach, więc, więc no raczej nie biorę tego na razie, na razie pod uwagę. No to jeszcze trzecia spółka, ale zanim trzecia spółka. To minutka przerwy, bo muszę psa z podwórka przyprowadzić albo spróbować go przyprowadzić, także za minutę, za minutę wracam. Dajcie mi minutkę. Już jestem, z tym, że nie udało się niestety psa przeprowadzić. Jak zacząłem na niego wołać, to stwierdził, że wtedy zacznie biegać i uciekać, więc, więc niestety, ale jeszcze, jeszcze będę musiał z raz albo z dwa razy spróbować go zawołać. W każdym razie wracamy. Kolejna spółka. O której chciałem powiedzieć, już ostatnia, i zaraz przechodzimy do Waszych komentarzy, to jest Game Evo. I jeżeli chodzi o Game Evo, ja z nim, z prezesem spółki też miałem kiedyś wywiad. 9 miesięcy temu yy, mówił o, o biznesie, o modelu, o modelu biznesowym, o tym, jak to widać, jak, jak widzi wyniki finansowe, kolejne wyniki finansowe i rzeczywiście, no, można powiedzieć, że. Niemalże mu, się, niemalże mu się udało, bo mówił, że, że chcą podwoić zysk w tym 2022 roku. No może tak w 100% się nie udało, ale rzeczywiście ta marża tam bardzo mocno rośnie. No, Biznes GameEbo jest troszeczkę uzależniony od tego, czy są jakieś premiery duże. Jeżeli są duże premiery, no to oczywiście GameEbo więcej zarabia. No, była ta gra związana z Harry Potterem w pierwszym, pierwszym kwartale, Hogwarts, coś tam. I, i, I to była duża premiera, która bardzo dobrze się przyjęła. Także też te wyniki za pierwszy kwartał powinny być dobre i rzeczywiście są dobre. Zauważmy zysk netto plus 124%. Przychody ze sprzedaży. Patrzcie na te przychody plus 21,37%. No, przecież to są papieskie przychody, papieski wzrost. Idealnie. Lepiej się po prostu, się po prostu nie dało. To tutaj jestem zachwycony właśnie tym, tymi przychodami. W każdym razie, jeżeli chodzi o spółkę, no to zauważmy, że, że tutaj przychodowo oni rosną, rzeczywiście, ale bardziej rosną pod względem zysku netto. Z roku na rok jest coraz lepiej, no i ten pierwszy kwartał też naprawdę bardzo, bardzo dobry, bardzo, bardzo tutaj udany. Jeżeli chodzi o GameIvo, zauważmy, że obroty lekko spadły w stosunku do czwartego kwartału 22. No bo tutaj nie można właśnie patrzeć tak bez. Znaczy tak patrzeć rok do roku, no bo to zależy od tego, czy było dużo premier, tak? Jak rok wcześniej było na przykład mało premier, no to teraz będzie, będzie lepiej. No tutaj pytanie, jak to będzie z tymi premierami w najbliższym czasie? No tutaj muszę przyznać, że, że ten 23 rzeczywiście, pierwszy kwartał fajny pod względem tego Harry'ego Pottera, no ale później, no nie wiem, no teraz na Starfield'a wiele osób czeka, ale to jest no, drugie półrocze 23 roku. Tutaj też Stalker 2, drugie półrocze 23, ale pytanie, czy Starfield nie będzie przesuwany? On już był tam przesuwany, więc możliwe, że, że będzie przesunięcia trochę. No więc no tutaj, drugi kwartał w każdym razie może już nie być aż tak dobry. Tego się na pewno obawiam. Drugie półrocze, no to w zależności od tego, jak to będzie z tymi premierami. Czy te premiery będą przesuwane, czy, czy nie będą przesuwane? No na to tutaj warto warto zwracać uwagę, jeżeli chodzi właśnie o. Jeżeli chodzi właśnie o spółkę, no bo na ten moment było wszystko ok, no ale jak mówię, ta, ta premiera jednak duża była, i to jest, myślę, że myślę, że coś, coś dosyć, dosyć istotnego. Tutaj mówią, że w pierwszym kwartale spółka pole, kolejny raz udowodniła, że dalej może po, podnosić poprzeczkę, bijąc kolejne rekordy, zysk netto, wskaźnik EBITDA. Liczby robią wrażenie, zwłaszcza w zestawieniu z wygenerowanymi w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdyż wzrosty były 124% i 82, 82%, 82%. Tutaj właśnie mówią o tym o Hogwarts Legacy, to jest ta gra odnośnie Harry'ego Pottera, która która no właśnie dała, można powiedzieć, w pewnym sensie Gamewo dobre wyniki, między innymi oczywiście ona. W dużej mierze przyczyniło się to, to że właśnie ten, że, że, że ta gra pobiło rekord gamewo pod względem zamówień przedpremierowych, W dużej mierze przyczyniło się do osiągnięcia w styczniu rekordowej liczby niemal 700 tysięcy sprzedanych na platformie produktów. Więc tutaj ten pierwszy kwartał na pewno był bardzo, był bardzo dobry. No i tutaj, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, no to pytanie, jakie będą kolejne kwartały. No, jak mówię, ten drugi kwartał już może tak dobrze, taki dobry nie być, chociaż zauważmy, że tam przyrost liczby użytkowników platformy cały czas jest. Tutaj absolutnie się nie zatrzymuje, także coraz lepiej to, coraz lepiej to, to wygląda. Jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, no my już powiedzieliśmy, że. One są rzeczywiście, rzeczywiście bardzo, bardzo dobre. Też tutaj możemy zobaczyć skorygowane o, skorygowany odpis ujemnej wartości firmy. I zauważmy, że ten zysk netto skorygowany 2,9 miliona złotych. No ale i tak to jest no najlepszy wynik netto w historii, w historii spółki. No 12,4 miliona przychodów tutaj nic się, nic się oczywiście nie zmienia, też najlepsze w historii spółki, więc widzimy, że, że te wyniki bardzo dobre. No i co też na plus, mocno marża tutaj rośnie, marża cały czas jest bardzo dobra. W tym pierwszym kwartale rekordowa, zauważmy, 29% marża EBITDA, gdzie wcześniej najlepsza była 28, 27 wcześniej. Więc tutaj no, patrząc na te, na te poziomy marsz naprawdę bardzo, bardzo fajne i biorąc pod uwagę to co się wydarzyło to oni oprócz tej premiery Hogwarts Legacy mieli też podjęli też współpracę z PayPalem i tutaj gamingowo stała się jednym z pierwszych serwisów gdzie została wdrożona usługa PP ACDC o ACDC to ja kojarzę nawet ich piosenki znałem także, także tutaj ja, ja, ja wiem o co chodzi Dzięki nowej funkcjonalności klienci zyskali możliwość płacenia kartami kredytowymi i debetowymi także poprzez Paypala. No ja wiem, że w Polsce jakoś Paypal nie jest zbyt mocno popularny, ale umówmy się, w innych krajach Paypal jest naprawdę bardzo popularny. Zresztą w Polsce, w Polsce też chyba coraz mocniej zyskuje na, na popularności. Jest dalej kooperacja z siecią Żabka. Oni wcześniej mieli właśnie tę współpracę z Żabką, teraz też w pierwszym kwartale kody do wy wykorzystania na Gimivo podobnie trafiły do aplikacji mobilnej sieci Żabka. Pytanie, czy w ogóle Wy macie tę aplikację mobilną Żabki? Ja przyznam, że mam, ale w życiu mi się nic nie udało tam uzbierać, bo zawsze jak mam jakieś żapy, to mi później usuną po jakimś czasie, bo ja to do żabki raz na pół roku może, może chodzę, więc, więc jakoś mi się mocno nie przydaje, ale, ale aplikację samą, aplikację samą mam, i też tutaj mówimy o promocji World of Warships. W drugiej połowie marca rozpoczęła się kolejna wspólna akcja marketingowa Gameivo producenta gier, właśnie studia Wargaming. Jednym z głównych elementów tego etapu współpracy była związana z World of Warship kampania reklamowa na Niemcy, Hiszpanię, Francję, Wielką Brytanię, a więc rynki niezwykle istotne dla, dla spółki. Więc tutaj może to przyniesie jakieś lepsze wyniki finansowe w tym chociażby drugim, drugim kwartale. Zobaczymy, czy rzeczywiście czy rzeczywiście tak, tak będzie. No biorąc pod uwagę to, na czym teraz się skupiają, to między innymi różnego rodzaju afiliacje, czyli nawiązują współpracę z jakimiś sieciami afiliacyjnymi, tak? no, czyli jakaś sieć po prostu ma ich link. I za polecenie ich linku, na przykład, 10% sobie kasy jakieś bierze. Tak, w ten sposób działa, działa afiliacja. No czyli można powiedzieć, że trochę kosztem marży zwiększają rozpoznawalność marki, zwiększają też też przychody. W ten sposób to można określić. No też cały czas kontynuują współpracę. Między innymi owocem jest pojawienie się zniżek na GameIvo w aplikacji Coca-Coli na wybranych, na wybranych rynkach. Więc tutaj wygląda to dosyć, dosyć interesująco. Biorąc pod uwagę jeszcze GameIvo, jedna, sprawa dosyć istotna, można powiedzieć nawet bardzo istotna, no dziwna tak bym to określił, bo tutaj patrząc na gimiwo chcą przeprowadzić skup akcji i emisję akcji gratisowych dla akcjonariuszy. No, był pomysł dywidendy, tam ponad 10 zł miałoby być dywidendy na, na akcję, ale ostatecznie główny akcjonariusz się nie zgodził, tam głównym akcjonariuszem jest THC, więc, więc podejrzewam, że wielu z Was dobrze wie, co to jest THC, i za to pójdziecie do więzienia. W każdym razie, mówiąc już tak całkiem poważnie, no tam były właśnie sytuacja, w której zarząd chciał wypłacić dywidendę, a, a główny akcjonariusz się nie zgodził i stwierdził, że będzie taka dosyć specyficzna akcja tutaj, to znaczy jeszcze walne, to musi zatwierdzić, no ale podejrzewam, że, że to zatwierdzi po prostu. To nie, nie spodziewam się żadnych żadnych dziwnych, dziwnych rzeczy. I tutaj mówimy o tym, że GameEvo dysponuje nadwyżką finansową. W ubiegłym roku mieli 7 milionów złotych zysku z skonsolidowanego zysku netto. Zysk jednostkowy wyniósł ponad 16 milionów złotych, mają tę nadwyżkę finansową i chcą właśnie dystrybuować ten zysk akcjonariuszom. Jedną z form takiej dystrybucji, alternatywą dla dywidendy jest skup akcji własnych. Jest to forma bardziej elastyczna dla akcjonariuszy, którzy sami mogą wziąć, wybrać czy wziąć udział w skupie i ile akcji, akcji sprzedać. Skup akcji powinien korzystnie wpłynąć na płynność notowania spółki. Myślę, że to jakby rozumiemy. Ale jest jeszcze druga sprawa w Gameivo. Zgodnie z propozycjami uchwał na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Gameivo chce wyemitować gratisowe w stosunku jeden do jednego gratisowe akcje w stosunku 1 do jednego, czyli na każdą posiadaną akcję Gameivo akcjonariusz dostanie jedną akcję gratisową. W efekcie ich procentowy udział w kapitale zakładowym nie ulegnie zmianie, a będą posiadać dwukrotnie więcej, więcej akcji. No to mówią o tym, że to jest celem jest poprawa płynności, dystrybucja zysku do akcjonariuszy, którzy sami mogą zdecydować, czy pozostawić te, te środki zainwestowane w GameIvo, czy część z nich spieniężyć. Z z no przyznam, że dziwne, to jest dosyć. Znaczy, ja bym po prostu wolał zwykłą dywidendę. No tutaj główny akcjonariusz, główny akcjonariusz się nie zgodził. Ja nie jestem jakby zwolennikiem takich tego typu tego typu rozwiązań, więc tutaj. Ja nie patrzę na to jakoś tak bardzo pozytywnie. Wolałbym jednak tę, tę dywidendę, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o game. Iba. No podsumowując, drugi kwartał może być cięższy ze względu na brak jakichś takich istotnych premier. To ten 23 rok, jeżeli te premiery no, zapowiedziane do tej pory, tak, To będą. Na przykład, Starfield się, się nie, prze, nie, nie przeciągnie na 24. No to może rzeczywiście będzie to dobry. Będzie to dobry, dobry rok. Teraz tutaj patrzę. Na, 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 wasze, na Wasze komentarze, tylko sekundkę tutaj. Aha, jeszcze jedna sprawa. Partnerem dzisiejszego odcinka jest XTB. Konto tam mam, nigdy żadnych problemów z nimi, z nimi nie miałem. I XTB wprowadziło teraz akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe bez prowizji, tak samo jak akcje ETF do 100 tysięcy euro miesięcznie. Akcje ułamkowe, czyli nie trzeba kupować jednej akcji, można kupić jedną setną akcji. No to się w Polsce na przykład przyda na pewno przy LPP. Tak? LPP tam chyba 13 tysięcy, teraz jest jedna akcja. No to wiem, że wielu osób po prostu stwierdza, że nie chce nie, nie kupować jednej akcji, no bo to jest aż 13 tysięcy, dla niektórych to jest jednak spora kwota. No to zamiast tego można wydać 130 zł kupić jedną setną tej akcji. Ciekawa sprawa, na pewno bardzo fajna. Ja czasem z tych akcji ułamkowych korzystałem u innych brokerów w XTB na pewno też z tych akcji ułamkowych akcji ułamkowych skorzystam. Także ja serdecznie, serdecznie polecam. I zaraz przechodzimy do komentarzy. Tylko znowu idę zobaczyć, czy, 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 czy dam radę psa przyprowadzić, bo już długo na tym podwórku siedzi. Także minutkę mi dajcie, zaraz wracam. Jestem. Udało się. Przyprowadziłem tego psa, był cały mokry, więc musiałem jeszcze go, jeszcze go wytrzeć. W każdym razie misja zakończona sukcesem, więc możemy przejść do pytań, odpowiedzi. Waszych pytań, moich odpowiedzi. W ten sposób to działa. Dobrze, to zaczynamy i patrzymy tutaj. Jakie były komentarze? Werko no to już, już mówiłem. Chester pisze. Zarki na Hortico podali dziś wyniki. Dzięki, dzięki, dzięki. No dobrze, zerkniemy. Możemy zerknąć. O, to chyba mała taka spółeczka jest, coś mi się kojarzy, ta, ta nazwa 70 milionów kapitalizacji. Tak, no coś oni mi się kojarzą zaopatrzenie ogrodnictwa. Ja chyba na kompariko ich kiedyś analizowałem, tak mi się wydaje. Nawet chyba całkiem niedawno. Y oni mają ofertę, e-sklep. Tak, ja niedawno ich, niedawno ich analizowałem. Zaraz aż, mm, aż tutaj zobaczę u siebie, bo ich na pewno u siebie na grupie, na Facebooku analizowałem. I tutaj i tutaj muszę, muszę zobaczyć, co ja, co ja o nich powiedziałem. Wtedy będzie mi dużo łatwiej. Hortiko. Tutaj popatrzmy na wyniki finansowe. Tam w czwartym kwartale chyba sprzedaż spadła. i Minus 11%, tak? Przychody spadły w tym czwartym kwartale. Zobaczmy, jak to jest w kwartale numer 1. Hortiko, włączamy i patrzymy na no najpierw na, na przychody. Zobaczmy. Spadek o 7%, znowu mamy, mamy spadek, ale znowu wzrost zysku netto. No, problem jest taki, że jest spadek tej, spadek tej sprzedaży I w czwartym kwartale też mieliśmy spadek przychodów rok do, rok do roku. Tutaj w czwartym kwartale tłumaczyli to, że, że mieli tutaj Mieli też wyższe, wyższe ceny energii, wyższe ceny kosztów. Oni tak to mu, o, tym, o tym mówili w czwartym kwartale, więc przez to ich klienci szukają oszczędności i stąd te spadki właśnie sprzedaży, tak? no to, to nie jest zbyt dobry prognostyk. No, bo mówimy o tym, że no bo mówimy jednak o tym, że, że raczej nic się tutaj nie, nie zmienia. Więc ten pierwszy kwartał podobny do tego czwartego kwartału, chociaż tutaj już jest lepsza rentowność, to na pewno na plus. Mamy gdzieś spis treści, tak by mi było łatwiej, nie, nie ma tego spisu treści. No, no ale możemy zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, te, o te zyski i przychody. Przychody mamy ten, ten spadek o parę milionów, a jeżeli chodzi o koszty działalności gospodarczej, też mamy spadek. Zysk ze sprzedaży tu już jest lepiej, czyli tutaj co, co tutaj spowodowało te lepsze wyniki. Powiększmy to troszeczkę sobie. No wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 milionów mniejsza, rok do roku. To spowodowało te lepsze, lepsze marże. Może będzie gdzieś wytłumaczenie tych wyników. Na w sensie komentarz do, do wyników finansowych. To mnie by na pewno zadowoliło, czyli ja nie chcę tutaj tabel. O, mamy. Tutaj patrzymy, co tutaj się, co tutaj się dzieje. No zysk brutto to lepszy, zysk netto to też, też lepszy. Tutaj wzrost o 5-6% rok do, rok do roku. Ta rentowność na sprzedaży też trochę, trochę lepsza. No i tutaj patrzymy, czy jest jakieś wytłumaczenie, czemu właśnie są lepsze, lepsze zyski, negatywne zjawiska, wzrost cen nośników energii, środków produkcji. Spadek siły nabywczej konsumenta, no i to miało wpływ na słabszy, słabsze przychody, słabszą sprzedaż. I to jest mniej więcej to samo, o czym mówili w czwartym kwartale. Tutaj właśnie o tym właśnie o tym, o tym mówiłem. Grupa osiągnęła poprawę rentowności. Nie ma napisane, dlaczego ta rentowność została jest trochę lepsza. Koszty rosły wolniej od przychodów, było to spowodowane spadkiem udziału wartości sprzedanych towarów w przychodach ze sprzedaży. No tutaj nic się tak naprawdę jakoś mocno nie dowiedzieliśmy się. No problem jest taki, że ta, ta sprzedaż jednak spada, i to jest dla mnie no zdecydowanie, zdecydowanie minus. Pamiętajmy o tym, że mamy inflację wysoką, więc nawet mówiąc o tym, że to przychody byłyby na zero mniej więcej, rok do roku, no to i tak mówimy o spadku sprzedaży. Tu są spadki przychodowe pod względem zysku, znaczy pod względem nominalnym, pieniężnym. Więc to jest dla mnie taki problem, jeżeli chodzi na pewno o, o Hortico. Jaku pisze, czego spodziewasz się po wynikach, które w tym tygodniu opublikują Auto Partner i Intercars? Ale jeżeli chodzi o autopartner, no to mieliśmy chyba te, te szacunki. Tak, no szacunki mieliśmy w autopartnerze i w, w interkarcie chyba też, więc no, niczego się nie spodziewam. Znaczy mamy, znamy przychody, znamy zyski, więc ja się nie spodziewam jakichś, jakichś zupełnie żadnych zawirowań, no bo, no bo umówmy się, jeżeli znamy wszystkie finanse, no to co, co może nas w tym raporcie jakoś mocniej zaskoczyć. Także nie spodziewam się jakiś fajerwerek. Konradzie, czy kurs Creepy Jar może spaść do tych 700 zł, 730, 730 zł? No, pytanie czy coś tam się w tym momencie dzieje w, w Creepy Jar, możemy zobaczyć. No bo tak, do Chimery chyba jeszcze, jeszcze nam dużo brakuje, biorąc pod uwagę premiery tak? no bo Chimera to ma być ten ich kolejny, kolejny tytuł. Spółka cały czas zarabia na, na Greenhalu, tam cały czas ta gra się rozwija. Oni tam roadmapę chyba przedstawili na, na 23 rok, także, także tutaj jeszcze, jeszcze będzie się rozwijała ta, ta gra. No problem jest taki, czy, czy właśnie, czy właśnie Green nie będzie już trochę słabiej się sprzedawał, a no do czasu tej Chimery jednak jeszcze trochę, jeszcze trochę jest. tak? To mówimy o 9 milionach, czyli na razie ten zysk się trzyma, te wyniki finansowe się trzymają, zresztą możemy zobaczyć sobie na te szacunki, wstępne wybrane dane finansowe, to sobie usuniemy, wstępne dane finansowe, przychody 12 milionów złotych, czyli można powiedzieć, że te, te wyniki się trzymają mniej więcej na rok do roku na tym samym, na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o wykres. No to tutaj rzeczywiście byliśmy dosyć wysoko, jeżeli chodzi o spółkę. Zaraz, co ja patrzę. Mam tutaj Green, green hall. Mam tutaj wig 20 O, my mamy i tutaj teraz ładnie to, ładnie to wygląda. No ten zakres takich pierwszych spadków 750, nawet te 730 tutaj, tutaj jest, ale. No, pytanie, czy rzeczywiście będą takie spadki, no bo że mieliśmy z ponad 900 zł ten spadek, zauważmy, że byliśmy w takim fajnym trendzie wzrostowym, praktycznie od 550, od tego września 22, od tego momentu, kiedy wszystkie spółki nie, niemalże szły, zaczęły iść do góry, bardzo fajne wzrosty no i umówmy się, niestety, ale ten trend wzrostowy został w tym momencie zanegowany no więc to jest pewien, pewien problem, jeżeli chodzi o spółkę pytanie, czy tu jest potencjał do tego, żeby dalej zwiększać tę sprzedaż i to jest myślę, że to, znaczy, to może być może być problem, raczej mówimy o utrzymaniu sprzedaży na dohimery jeszcze daleko, więc dla mnie to, to, to może być rzeczywiście trochę, trochę problem, problem, jeżeli chodzi o jakieś no nie wiem, wzrosty na przykład na, na Creepy Zerknę jeszcze, zerknę jeszcze na Kognor. A co tam się na Kognorze dzieje? Coś, coś nowego? Czy, czy tutaj nic? Mamy raport kwartalny za, za pierwszy kwartał 2023. Patrzymy na, na te wyniki finansowe. O, patrzcie. Premier widzi szansę na obniżkę stóp procentowych pod koniec 2023 roku. Jeśli przez najbliższy czas rozumiemy trzy miesiące, to jeszcze bym się tego nie spodziewał. Jeśli przez najbliższy czas rozumiemy końcówkę tego roku, to między wrześnią a grudniem to jest taka szansa, powiedział premier w Polsat News, pytanie, czy oczekuje obniżki stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej w najbliższym czasie? A ja mam takie pytanie, przepraszam bardzo, ale czy to nie do końca totalnie nie jest kompetencja premiera, żeby mówić o Radzie Polityki Pieniężnej? Ja wiem, jak jest w Polsce. Ale oni by chociaż pozory zachowywali. No przecież teoretycznie premier nie ma żadnego wpływu na radę polityki pieniężnej. Co, co to jest w ogóle za komentarz? Ja tego nie, nie, nie rozumiem. No to, to, to jest nie wiem, no, nawet nie wiem do czego to, do czego to, do, do czego to tak naprawdę porównać. No to, to nie są jego kompetencje, totalnie nie są jego. Jego kompetencje, no więc jest to dla mnie taki komentarz, no, bezsensowny i to bardzo mocno, bardzo mocno bezsensowny. A wracając do Kognoru. Już, już patrzymy. I tutaj bilans. W bilansie, z tego co pamiętam, w kognorze było wszystko ok, więc nie spodziewam się niczego, niczego złego. Jednostkowe to nie chcę. Ja chcę skonsolidowane. A to ja wszedłem w raport jednostkowy, czy jednostkowe sprawozdanie finansowe. Oni mają też skonsolidowany raport, czy nie maili skonsolidowanego raportu? Zaraz tutaj musimy zobaczyć na. Na biznes pub, czy coś, czy coś jest. Kognor. O jest skonsolidowany raport kwartalny. No i mamy skonsolidowany raport i sobie możemy pobrać ładnie. O, więc to jeszcze raz skonsolidowany, tak. Ten, ten jednostkowy sobie zamkniemy, bo on nam potrzebny do niczego nie jest. Skonsolidowany i mamy. Mm, mamy y, przychody y, na poziomie. Trochę niższym rok do roku, ale no, pamiętajmy też o tym właśnie, że branża stalowa w tym 2022 roku no, przeżywała świetny, świetny czas, więc tutaj no, biorąc pod uwagę te wyniki za 2022 rok, no, nie, nie będą po prostu powtórzone. Zauważmy, że i pierwszy i drugi kwartał, to jest na pewno bardzo, bardzo, wysoka, bardzo wysoka baza. I tutaj patrzymy, że 887 milionów przychodów. Myślę, że to jest naprawdę dobry, dobry wynik. Sam zysk netto 172 miliony, czyli, czyli bardzo. Bardzo dobrze z tego, co, z tego, co widzę. Jeszcze raz tutaj zobaczymy, jak to było rok wcześniej. 156, 156 milionów. Zysk brutto ze sprzedaży 103 miliony wobec 226. Czyli tu mamy słabiej, i to jest myślę, że zupełnie zrozumiałe. Zysk operacyjny dużo słabiej, to też jest zrozumiałe. Zysk na okazyjnym nabyciu. Aha, to chodzi o te spółki czeskie. Oni te chyba czeskie spółki nabywali i to może być ten zysk na okazyjnym nabyciu. Zaraz sobie przejdziemy do noty numer 5. Może przejdźmy od razu do tej noty numer. Nota numer 5. Nabycie jednostek zależnych. O, tutaj będzie. Będzie to. Tak, w 2022 roku Kognoro podpisał umowę na zakup 100% udziałów w właśnie tych spółkach, spółkach czeskich i z tego wykazał ten okazyjny, okazyjny zysk. Zysk z tego tytułu 112 prawie milionów złotych. A więc tutaj warto na to zwrócić uwagę, no, czyli ten oczyszczony wynik minus 111, minus 112 milionów. Zobaczmy, jak to wygląda. Za okres 12 miesięcy. E, e, e. Jeszcze raz tutaj idziemy na przychody, na zyski. No czyli no, można powiedzieć, że, że mamy mocny spadek rok do roku, jeżeli oczyścimy ten, te 111, 111 milionów, no ale właśnie ze względu ze względu na to, że, że tam w tym 22 była wysoka baza. No ja myślę, że ten raport jest taki, znaczy moim zdaniem to jest raport spodziewany, to znaczy tutaj patrząc na, patrząc na Cognor chyba nikt się nie spodziewał tego, że będziemy mieli takie same wyniki finansowe jak w pierwszym czy drugim kwartale 22 roku, no bo wtedy bardzo dobrze wszystko im sprzyjało, rynek im mocno, mocno sprzyjał. Też biorąc pod uwagę spółkę Cognor pamiętajmy o tym, że oni odłożyli rozbudowę ze względu właśnie na ten bardzo wysoki, bardzo wysoki popyt i w tym momencie ta rozbudowa będzie, będzie realizowana, więc więc, więc tutaj no, biorąc pod uwagę Kogdor, myślę, że raport, raport spodziewany. Raczej nie widzę niczego złego w tych wynikach finansowych. No, oczywiście, trzeba by cały raport zobaczyć, przeanalizować. My tutaj nie będziemy tak patrzyli na, na cały raport. W każdym razie, no, nie wygląda to źle. Moim zdaniem, raczej, raczej tutaj spodziewane, mniej więcej te wyniki, wyniki finansowe. Mm, idziemy tutaj jeszcze dalej. Oj, Chester jeszcze pisze, że. W Siemianowicach budują stalownię za pół miliarda, otwarcie za dwa lata. No, to jest też to, o czym ja mówiłem w swoim materiale o Kognor. Ja kiedyś, no kiedyś, no chyba z miesiąc temu, robiłem film o, o między innymi o spółce Kognor. To też był live, pamiętam. I mówiłem o tym, że oni bardzo dużo w tym 22 zrobili i dzięki temu dzięki temu bardzo mocno się rozbudują. Już kupili te spółki czeskie, te, które no, podrasowały ich wynik netto. Oczywiście mówimy tu o o takim niegotówkowym podrasowaniu, ale też mówimy o tym, że ta rozbudowa ma być bardzo mocna, właśnie w przypadku spółki, spółki Cognor, więc, więc to jest na pewno spółka, która dobrze wykorzystała tę dobrą, dobrą koniunkturę. Konrad, długo jeszcze będzie spadał x -step i czy do końca roku będzie na 45? Może masz gdzieś przecieki? No niestety żadnych przecieków, żadnych przecieków nie mam. Czekaj, zobaczmy, po ile jest ten x -step teraz. Był 37 chyba ostatnio, czy 38? No 37, 38. jest to, powiedzmy, tak, po tym ABB. Które spowodowało ten, ten spadek na okolice 38, mniej więcej na zero jesteśmy cały czas przez te, przez te kilka, kilka dni. No, fundamentalnie, moim zdaniem, nic się tutaj nie zmieniło. Ja o tym już mówiłem właśnie w materiale o XTB, który, który robiłem u siebie na, na kanale niedawno. Zresztą, zobaczysz no, u mnie na kanał, to o, to jest Czy to Koniec XTB, taki, taki film. No I tam mówiłem, że ja raczej nic złego w tym ABB absolutnie absolutnie nie widzę. Hmm. Tutaj Greg pisze, jak bardzo Spirosoft się skorekci. RK pisze też, co się dzieje z kursem z kursem Spirosoftu. Janusz Jacek pisze. Czyszczenie stopów na Spyro przed, przed wynikami. Hmm, tutaj jeszcze Bogdan pisze Spierrosoft. Spadki chyba jest to reakcja na spowolnienie gospodarcze możliwe w Stanach Zjednoczonych. Spółka większość przychodów ma w Stanach. No tak, spółka trzeba przyznać, że jest dosyć dobrze zdywersyfikowana tutaj, jeżeli chodzi o Spierosoft, spyro jest. Oni byli na poziomie chyba 600 zł jeszcze niedawna, z tego co pamiętam, 650 okolice nawet, tak sobie możemy tutaj dokładnie zobaczyć. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o te ich szczyty? Tak, no okolice 650. Teraz przepotężna korekta. Zauważmy, no RSI zszedł na poziomie 22,20. No to takiego RSI to tutaj nie było jeszcze nigdy w Spirosofcie. Zauważmy, było w 20. roku w tym miejscu po takich mocnych spadkach. Tutaj też po mocnych spadkach. No aż tak potężnego nie potężnych spadków nie było, ale zauważmy, że, znaczy potężnych spadków RSI, zauważmy też, że no doszliśmy do tego momentu, tego wcześniejszego takiego szczytu, no to jest na pewno ważna ważna bariera, gdyby została przełamana, no to nawet 350 może tu się, tu się pojawić, no ale pytanie, czy ona zostanie przełamana. Na ten moment mamy mocne spadki, spadki na dużym wolumenie, więc tutaj nic nie zapowiada nam na to, żeby było jakieś odwrócenie tych spadków, zauważmy, no to jest dosyć, dosyć ciekawe. Czy ja patrzę na Spirosoft tak, tak negatywnie? Aktywnie. Pamiętajmy o tym, że Spirosoft to jest spółka, która bardzo mocno się rozwija. Oni zresztą tam mieli kiedyś nagrodę jako jedna z naj, najszybciej rozwijających się spółek w Europie czy na świecie, chyba chyba w Europie, już nie pamiętam dokładnie. Jest to spółka dobrze zdywersyfikowana. Rzeczywiście oni dużą część przychodów mają ze Stanów Zjednoczonych. To jest software house. Z tym, że oni działają w wielu branżach. To jest na pewno ich, 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 ich plus, i to ich dosyć, dosyć duży, dosyć duży plus. To ich rozwiązania są do. O, tutaj mamy branża Automotive, między innymi, ale też branża finansowa. No tutaj naprawdę media, rozrywka tutaj bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju branż. Ostatnio Alumetal mówił, że w tej segmencie Automotive widzą jakieś spowolnienie i dopiero naprawa będzie w drugim półroczu 2024 roku. Przynajmniej tak spółka Alumetal mówiła, więc no to może jakby. Być jednym z powodów właśnie spadków spółki, ale ja nie jestem przekonany, że rzeczywiście spółka powinna tak mocno, tak mocno spadać. 23. będziemy mieli raport, wtedy się dowiemy, czy no tutaj są jakieś przecieki, no bo umówmy się, ten, zauważmy na ten wolumen. Tak? Ostatnio no tutaj ten wolumen naprawdę bardzo mocno jest zwiększony. Gdyby się okazało, że te wyniki są słabe, są na przykład słabsze rok do roku, no, to ja bym obstawiał, że tutaj jakiś przeciek musiał, musiał być, no ale nie widzę jakichś takich powodów, żeby te wyniki miały być słabsze. Spirosof na tym, znaczy do tej pory bardzo fajnie, bardzo fajnie zarabiał, i jeżeli się okaże, że te wyniki będą lepsze rok do roku, to się okaże, że pod względem samej wyceny. Spyrosoft może być interesujący, bo teraz już ten cena do zysku jest 18. Jak na ich branże to nie jest wcale tak wysoko, a biorąc pod uwagę jeszcze, że spółka mocno się rozwija, no to tym bardziej moim zdaniem nie jest to jakoś strasznie, strasznie wysoka. Także ja spokojnie patrzę na ten na ten spadek w, na, na, na Spyrosofcie. Będę czekał na pewno na wyniki za pierwszy kwartał, to mi coś, to mi o czymś, o czymś powie, jeżeli będą dalej te takie mocne wzrosty wynikowe rok do roku pod względem przychodów, pod względem zysku i w komentarzu nie będzie napisane, że nie wiem, widzę jakieś mocne spowolnienie, no to, no to naprawdę Spirosowo zacznie robić się bardzo atrakcyjny, no ale to zobaczymy na wynikach, wynikach finansowych. Hmm. Dalej idziemy. Sławek tutaj pisze. Co sądzisz o rokicie ich przyszłości, branży chemicznej, jak pozytywne to inne, jak na no to inne spółki. No tutaj pamiętajmy, że mamy spadek cen gazu i bardzo mocny. To wpływa na spółki chemiczne pozytywnie. Może nie na rokity, ale na pewno na azoty. Ja się spodziewam w azotach za te obecne kwartały, ten drugi, chociażby kwartał. Znaczy, podejrzewam spadek popytu na ich produkty, no bo to jest też między innymi branża budowlana. No, chociaż oczywiście w dużej mierze azoty no to są, to są nawozy, tak, no, ale. Ale tutaj też to nie jest jedna, jeden tylko segment. I tutaj może być jakiś spadek popytu, ale na lepszych marżach podejrzewam ze względu na to, że ceny nawozów jakoś tak mocno nie spadają, a same ceny gazu, no, które są kluczowe dla spółki azoty, spadają. Tutaj biorąc pod uwagę Rokitę, one nie są aż tak mocno uzależnieni od cen gazu, więc można powiedzieć, że ten spadek cen gazu nie jest dla nich aż tak mocno pozytywny. To znaczy, to nie będzie tak, że spółka teraz poprawi jakoś mocno wyniki. No też może być ten spadek popytu w przypadku rokity, też umówmy się no, po tym odcięciu. Tej dywidendy, mocnym odcięciu, odcięciu tej mocnej dywidendy, bo zauważmy, jak, jak to było, jaki to był mocny, mocny spadek. Mieliśmy jakieś spadki na cenie akcji, ale ostatnio na poziomie tym 110%. 110 się, się trzymamy. Jutro raport, więc czego się tutaj dowiemy, no azoty mówiły o tym, że jest spadek popytu, no więc spodziewam się, że Rokita też to opowie, chociaż jak mówię, branże nie są takie same dokładnie, mimo, że obie są w chemii, znaczy może inaczej, rozłożenie ich produktów nie jest, nie jest takie same w azotach i, i w Rokicie, ale podejrzewam, że, że no, też może być jakieś spowolnienie w przypadku PCC Rokity, a te spadające ceny gazy nie będą aż tak pozytywnie wpłyna, wpływały na wzrost marsz, jak chociażby w, w azotach, także rozumiem te, te spadki po podcięciu po dywidendy. Zresztą wiele osób czekało pewnie na tę dywidendę. Piotr pisze, czy, czy pokaże, pokaże psa. No niestety, ale przy sobie nie mam kamery, więc nawet nie miałbym jak, jak siebie pokazać i psa, zresztą, psa zresztą, zresztą też. Azoty, o azotach mówiłem, rokita, o, rokicie, o Rokicie mówiłem. Grecki, prosiłbym też coś o Nexity w kontekście odwróconego przejęcia przez The Batteries. Jest coś na rzecz, czy tylko spekulacja? No, moim zdaniem to jest mocno spekulacja. To znaczy, ja patrzyłem odnośnie The Batteries i ciężko jest ich jednoznacznie określić. Jest taki materiał na YouTube ciekawy. Nie wiem, czy my to teraz znajdziemy, czy nie znajdziemy. The bat Batteries. I chyba nie znajdę tego, tego materiału, ale ogólnie jest tak to taki no, dosyć nieprzychylny materiał, właśnie odnośnie tej, odnośnie tej spółki. Taki gość, kto testuje telefony, to robił. Czekajcie, może zrobimy tak: Samsung, nie wiem, S23, może on nam wyskoczy, ten gość. O, kanał o technologii to się nazywa. Kanał o technologii. The, the Batterist. Mam problem z doktorem Kaweckim. To jest ten materiał. Zobaczcie sobie, zobaczcie sobie ten materiał. On tam trochę mówi o The Batterist. Więc, no, więc. To jest. No, taka sprawa, która jest dosyć specyficzna. No, dla, mnie, dla mnie to jest bardziej spekulacja, to co się dzieje odnośnie Nexity odnośnie przejęcia właśnie przez Debaterist. Zobaczcie sobie ten film. On tam trochę, trochę o spółce Debaterist mówi. Tutaj jeszcze odnośnie MPA. Co, co sądzę o MP. W raporcie oczywiście. Raport został pokazany za pierwszy kwartał. No mamy, mamy wzrost zysku, jakiś tam zysk w końcu mamy i przychody mamy. 9 milionów, 9 milionów złotych, 60 tysięcy zysku. Słuchajcie, dla mnie to jest spółka, która po tych wszystkich akcjach jest, no jest no, no tutaj jednak mocno napompowana i ja... Mm, ja nie uważam, żeby ich, ich tutaj ich rozwiązanie, ich produkt był jakiś przełomowy, to znaczy, są rozwiązania podobne na rynku, które nawet moim zdaniem są lepsze. To znaczy lepiej działają, tak? Czyli te wszystkie bilety w jednym, w jednym miejscu. Są różnego rodzaju skycashe i, i tak dalej, jakieś portmonetki. No I ja no nie jestem jakiś taki Mocno nastawiony na to, że, że ta firma powinna się mocno rozwijać, tak, znaczy, że ona będzie zwiększać, nie wiem, zyski, przychody kilka razy w ciągu roku, to znaczy o kilkaset procent, no a biorąc pod uwagę ich wycenę 70 milionów złotych, no to może tak być. Ja wiem, że ona teraz jest sławna ze względu na to tam, że Zaorski tam był, dziki trener tam był. No ale tym bardziej to mnie od niej odstrasza. To znaczy, ja, ja nie biorę w czymś, takim, w czymś takim udziału, no i umówmy się, żeby spółka miała tę kapitalizację na poziomie 70 milionów złotych, ile razy oni by musieli ten zysk poprawić, żeby rzeczywiście, rzeczywiście ta, ta wycena była była adekwatna. No bo jeżeli to by była spółka, która. No, Rośnie w kosmicznym tempie jakimś rok do roku. OK. No i rzeczywiście mieliśmy tutaj mocne wzrosty plus 50 plus 60%. Czy te wzrosty będą zachowane? Zobaczymy, a jeżeli tak, no to czy wzrosty zysku też będą, yy, będą szły właśnie za, za wzrostem przychodów. No ja tutaj nie jestem jakimś zwolnikiem MPA. Tutaj patrzymy. Patrzymy dalej, tutaj widzę, że, że piszecie o Opsie. Dingo, jakaś dobra spółka z GPW dla, dla psów, no, przyznam, że nie wiem, czy jest jakaś spółka, która zajmuje się psami, jest chyba spółka, jakieś było przejęcie niedawno w jednej ze spółek, które yy, znaczy przejęła sklep e-commerce odnośnie właśnie karm dla zwierząt, już nie pamiętam jaka to była, jaka to była spółka. Mm -mm. O, Tomek pisze. Też jestem ciekaw, co uważasz o CD-projekcie. Czyli wcześniej jeszcze był jakiś komentarz o CD-projekcie. Yy, przyznam, że, że ominąłem. Yy, jeżeli chodzi o CD-projekt, no ja przyznam, że nie patrzę jakoś negatywnie, to znaczy, yy, tutaj biorąc pod uwagę spółkę. No, te ostatnie informacje o, o tych odpisach na Siriusa, a później odwrócenie części odpisów na Siriusa, więc to jest można powiedzieć tak no mniej więcej na zero. Ja się spodziewałem, że już nie będzie jakichś takich negatywnych informacji tutaj. To znaczy, myślałem, że już wszystko co najgorsze wyszło. No, były, były informacje o zwolnieniach tam 20 osób. Bostońskie studio opuściło 20 osób. 8 musiało rozstać się z, z CD-projektem, z CD także no dosyć, tutaj też dosyć negatywne informacje, ale no ciężko mi sobie wyobrazić jakieś kolejne negatywne informacje w przypadku CD-projektu. No te, Teraz czekamy na Phantom Library, na, na ten dodatek do, do Cyberpunk'a, no i myślę, że pod ten, pod ten dodatek jednak będą jakieś wzrosty, kiedy, kiedy dokładnie dowiemy się o, o Premierze, więc tutaj ja raczej pozytywnie jestem do CD-projektu nastawiony. Tutaj idziemy tarczyński, mat MR. Pisze, Tarczyński bardzo mała płynność, dobre wyniki. Widzisz jakieś ryzyka. Tam im zakład spłonął niedawno, Tarczyński, ale oni mówili, że są ubezpieczeni na, na ten zakład. Gdzieś pod Wrocławiem im ten zakład spłonął. O no też pytanie, czy, czy, czy Śląsk utrzyma się w ekstraklasie, bo ja przypomnę, że Tarczyński jest sponsorem tytularnym stadionu, a Śląsk teraz, Wrocław, o no tak możliwe, że, że spadnie z ekstraklasy. Już, już mogli w ostatni weekend spaść, ale na szczęście wygrali z Swą Płoc, tam patrzyłem, chyba 3/1 było, więc, więc jeszcze mają szansę na, na to, żeby być w tej, w tej ekstraklasie. No, a patrząc na same wyniki, tutaj mamy raport roczny na razie. Dywidenda jest tutaj, dywidenda w tarczyńskim jest od, od naprawdę ładnych paru lat. I zauważmy, czasem były jakieś, jakieś przerwy, ale ogólnie od, od ostatnich lat jest dywidenda. 2,20 w tym momencie cena jednej, cena jednej akcji. No, spółka poszła dosyć mocno dosyć mocno do góry, ale też te wyniki finansowe poszły, poszły do góry. Zauważmy, jeszcze do niedawna to było 30 milionów, teraz okolice 100 milionów złotych. Raczej nic nie zapowiada się, żebyśmy mieli powrócić do tych wcześniejszych, wcześniejszych poziomów. Pytanie, jak będzie z ich, z ich kosztami. Oni tutaj, czy oni pokazują jakieś prezentacje? Czekajcie, parę kart zamknę, bo, bo jest ich za dużo aż i ja już się gubię w tych kartach. MP, to też sobie zamkniemy. Relacje inwestorskie. I, i czy oni pokazują jakieś, jakieś prezentacje? Czekajcie. Nie widzę. No dobrze, możemy przejść do, do raportu. I co oni napisali o w raporcie o cenach wieprzowiny, no bo to jest dla nich istotna, istotna sprawa, te ceny, te ceny wieprzowiny, no bo większość jednak tych produktów tarczyńskich, no to są wyroby wieprzowe, oczywiście te jakieś kabanosy z indyka, oni coś takiego mają, czy kabanosy wege, to też jest jakaś część ich biznesu, ale głównie mówimy jednak o mięsie, mięsie wieprzowym, czy oni tutaj coś, coś napisali o Czy coś napisali o wieprzowinie? W liście nie, może w sprawozdaniu z działalności coś będzie, jak się do niego dostaniemy. Sprawozdanie z działalności. O, tutaj odnośnie marży. W 22 roku marża spadła, marża brutto spadła przez wyższą bazę zakupów kosztu zakupu mięsa, które ceny w 22 roku zarówno w zakresie drobiowego, jak i wieprzowego osiągnęły wieloletnie, wieloletnie szczyty, no więc tutaj to mięso wieprzowe jednak, mm, jednak no dało im popalić. No myślę, że tak to, tak to można określić. Mają tutaj może jakiś mają, może, tutaj jakiś taki podział? Chyba nie, nie ma podziału, w sensie chciałem zobaczyć, jaki, jak dużo to jest mięso wieprzowe, a jak dużo mięso chociażby z indyka czy, czy z kurczaka, no bo oni też takie, takie kabanosy mają, ale zdecydowanie najważniejsze to jest ich mięso wieprzowe, więc też warto sprawdzać na przykład mięso wieprzowe. Nie wiem, cena, wykres, może coś takiego tutaj znajdziemy. Ja wiem, że to brzmi. No ale patrząc na patrząc właśnie na, na chociażby tarczyńskiego, no to trzeba patrzeć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wieprzowinę. O tutaj. Nie wiem, czy, czy to jest dobry w ogóle wykres wieprzowiny, co, co, co to jest za dziwny ten, ten wykres. Czekajcie, na farmerze.pl. Ja tutaj kiedyś tu sprawdzałem, o ceny tuczników. No i to jest, to jest dla mnie coś bardzo istotnego w życiu, żeby wiedzieć dokładnie, jakie są ceny tuczników, czy ceny. Ceny warchlaków. Tutaj czym daje skalę tego, tego wykresu? Bo od lutego mamy, tak naprawdę od lutego nic się, nic się nie zmieniło przez ostatni czas. Ceny tuczników w Polsce i, i w Niemczech. Hmm. Nie mamy jakiejś, jakiejś zmiany. O, tutaj jest 3 miesiące, 3 lata. Dajmy, o, w ten sposób. No i zauważmy, jest wzrost, czyli to będzie wzrost kosztów w przypadku spółki Tarczyńskiej, no ale oni do tej pory ten wzrost kosztów potrafili fajnie przełożyć na. Na, na klienta, no ale w tym momencie zauważmy, no jesteśmy na rekordach, absolutnie. Ten pierwszy kwartał też no, zdecydowanie rekordowy, jeżeli chodzi o te ceny, więc to jest taki znak zapytania, jeżeli chodzi właśnie o Tarczyńskiego. Ale ogólnie sytuacja finansowa wygląda, wygląda dobrze. Tomek, czemu Mirbud tak leci? No myślę, że Mirboot to jest taka jakaś zwykła większa może korekta, jeżeli chodzi o spółkę. Możemy sobie zobaczyć, że Mirbut ilo 780, no, mieliśmy te spadki. O no, dzisiaj ten spadek już nie jest jakiś aż, aż, tak, aż tak mocny. Zauważmy, że to no, RSI patrząc na to, kiedy dochodziliśmy ostatnio do, do 50 no raczej tego 50 ostatnio nie, nie przekraczaliśmy, więc myślę, że no ten zakres może być na te jeszcze 7,50 mniej więcej zakres, zakres tych spadków, ale ogólnie ja patrzę raczej, raczej tutaj pozytywnie, jeżeli chodzi o spółkę. Trzeba przyznać, że ostatnio pokazywali te miesięczne swoje szacunki, oni pokazują, dajmy, miesięczne podsumowanie kwietnia grupy kapitałowej Mirbud, o, zobaczmy, mamy tego portfela zamówień, 5 miliardów złotych, a wcześniej to było 5, 2, 5, 3 miliardy i złożone oferty, 400 milionów. To jest mało, bo Mirbu zazwyczaj składa tak miesięcznie oferty, nie wiem, za 600-700 milionów, czasem miliard, czasem ponad miliard. No więc tutaj to myślę, że jest trochę problem. Też patrząc na J. Development, ta, ta przekazania mieszkań w kwietniu tylko 3, a w kwietniu 2022 roku to chyba było 17. Więc tutaj no, to myślę, że to są takie pewne problemy Mirbudu, które wcześniej nie występowały, ale ogólnie myślę, że, że nie ma co po jednym miesiącu jakby podejmować jakichś takich istotnych, istotnych decyzji. Także ja nie patrzę na to jakoś tak negatywnie. Dywidenda jest z jednostkowego, więc po co komu skonsolidowany? Pewnie to piszesz odnośnie spółki Cognor, No ale jeżeli ty liczysz na to, że ta dywidenda będzie tak potężna jak w 22, to absolutnie nie, jak mówię, te wyniki w 23 będą dużo słabsze niż w 22. No z tym jednak trzeba się pogodzić, że stalówki w 23. No z dużym prawdopodobieństwem pokażą dużo gorsze wyniki, bo już nie ma tych takich pozytywnych, pozytywnych efektów. Ale ogólnie biorąc pod uwagę właśnie, jakby przyszłość tej spółki w kontekście dwóch, trzech lat, no to wygląda to naprawdę interesująco, jeżeli chodzi o, o ich rozwój, o, o mówię tutaj o Kognorze. O mobruku, co, o mobruku, co sądzę, jeżeli chodzi o mobruk, ja czekamy 26 maja będzie walne zgromadzenie i podejmą decyzję o dywidendzie. Ja obstawiam, przepraszam, ja obstawiam dywidendę rzędu 50%, jeżeli chodzi właśnie o ten przeznaczenie zysku netto na dywidendę, okolice 50%, a to oznaczałoby dywidendę na poziomie 13 ,15 zł 15 groszy, mniej więcej. Dlaczego tylko 50%? No bo uważam, że po pierwsze oni chcą dokonywać tych akwizycji, po drugie inwestycje 90 milionów chyba chcą wydać w tym 23 roku, więc zamiast finansować się wyłącznie długiem, ja bym wolał finansować się jednak tym zyskiem netto, więc wolałbym niższą dywidendę, więc liczę, znaczy ja myślę, że będzie niższa dywidenda, to mogłoby spowodować jeszcze jakieś spadki na, na kursie, myślę, że, że to jest, jest możliwe. Bro, cię mówiłem. Szachtario, czy to nie jest ten pieseł, który kiedyś występował u Ciebie na drugim planie leżąc na kanapie? Tak, to jest dokładnie ten sam, ten sam pieseł. Tutaj jeszcze. Przyznam, że ja dzisiaj muszę jechać po znajomych na lotnisko, więc nie wiem jeszcze, ile będzie trwał ten, ten, ten live. Jeszcze tej sekundkę ja sobie zobaczę, o której oni mają być. No, jeszcze powiedzmy, że jeszcze jakieś kilkanaście minut możemy sobie, możemy sobie tutaj pogadać. O, o, o spółkach. Tehater. Jak dzisiejsze raporty? Ma jeszcze szansa poruszyć ATC Cargo albo Centrum Finansowe? Centrum Finansowe to jest ta mała spółka, taka, tak mi się wydaje, Centrum Finansowe CFS. A oni dywidendę płacą w maju, chyba, albo płacili w maju? Tak mi się wydaje. Tak, wypłacili w maju 65 groszy dywidendy, więc tutaj było spore, spore obcięcie, odcięcie tej, tej dywidendy. 40 milionów 40 milionów złotych kapitalizacji, no więc to jest myślę, że dosyć duży problem. No ale biorąc pod uwagę rynek, bo to jest rynek wierzytelności. No w tym momencie jest wszystko tam, jest tam wszystko OK. No tak to można określić. I, i raport za pierwszy kwartał. O, zobaczymy sobie, jak to jest, jeżeli chodzi o, o pierwszy kwartał. Znowu wyłączymy te tuczniki wyłączymy. A, to już mi się nie przyda na pewno. W ogóle możemy wyłączyć te wszystkie karty. Po co mi te wszystkie karty, nie wiem? Raport okresowy, centrum finansowe, 15 stron raportu, także obszerny raport to nie jest. Tutaj te informacje odnośnie wyników finansowych, przychody sobie zauważmy. Za pierwszy kwartał 23. 4,4 miliona, wobec 4 milionów rok wcześniej, koszty im trochę urosły. Zysk ze sprzedaży, no podobny powiedzmy, Pozostałe przychody troszeczkę wyższe. Tutaj patrzę, czy nie ma jakichś dziwnych odchyłów rok do roku, czy nie ma jakichś takich mocnych wzrostów albo mocnych, mocnych spadków. Przychody finansowe 118 tysięcy na plusie. Aha, i inne są wszystko, więc, więc to za bardzo się nie dowiemy. No, w każdym razie zysk netto 18 miliona, no porównywalny rok do roku. Wcześniej to było 2, 2 miliony złotych. No myślę, że tutaj nic się nie dzieje specjalnego w przypadku w przypadku centrum, centrum finansowe, więc no tak na, na szybko patrząc nic się nie dzieje. A jest gdzieś jeszcze jakiś komentarz w tym w odnośnie tych wyników. O. Najważniejsze wydarzenia w raporcie. Największy wpływ miała efektywność działań związanych z odzyskiwaniem wierzytelności. No tutaj Ameryki nie odkryli. Skoro zajmują się odzyskiwaniem wierzytelności, to najważniejszy wpływ na wyniki finansowe mają odzyskiwanie wierzytelności. To jest trochę tak, jakby CCC napisała, że największym wpływem na wyniki miała sprzedaż butów. No nie jest to nic odkrywczego, no tak bym to, tak bym to, tak bym to określił. W 23 roku sytuacja branży windykacyjnej może ulec zmianie ze względu na zapowiedź wejścia w życie ustawy o działalności windykacyjnej zawodzie windykatora. Przyznam, że tutaj nie, jest, nie jestem w stanie stwierdzić, jak to wpłynie właśnie na centrum finansowe. Na przykład na kruka nie powinno to moim zdaniem wpłynąć jakoś jakoś negatywnie. Rzeczywiście, to daje trochę większe możliwości dla, dla klientów z jednej strony, z drugiej strony trochę. Trochę tutaj konkurencji, może wymieść właśnie krukowi. Czy centrum finansowe dla nich to jest dobre, czy nie? No tutaj naprawdę bardzo ciężko im powiedzieć, bo nie znam dokładnej sytuacji tej sytuacji tej, tej spółki. Ale ogólnie, jak mówię, raport, raport dobry. Yy, idziemy tutaj. Shoppear. Oni kiedyś mieli coś takiego, jak się pisywało: shopper przez dwa py. To, to mieli tak fajnie, że. No już nie mają. Kiedyś było napisane shopper, a nie shopper. No ale to nie ma większego, nie ma większego znaczenia. Dzisiaj mówisz fajne wzrosty 4,5%. No ale patrząc tak w perspektywie ostatnich dni, nic się tam za bardzo nie zmienia. Zresztą tutaj zauważmy, oni poszli na 28%, teraz do 30%, są w tym momencie na 30%. No... Nie mamy jakichś takich mocnych zmian w przypadku spółki Shopper. To jest wciąż, pamiętajmy, spółka wyceniana na prawie miliard złotych, 860 milionów. Ja wiem, że oni bardzo mocno spadli z tych szczytów okolic 80 złotych, ale wciąż ta wycena miliard złotych jest. No, biorąc pod uwagę spółkę, mamy mocny rozwój, i to jeżeli ten rozwój byłby dalej bardzo mocny, no to na pewno by, można by mówić o tym, że spółka może jakoś mocniej, mocniej rosnąć pod względem, pod względem kursu akcji. Ale zauważmy, że tutaj wcześniejsze wzrosty były na poziomie 60-70%. Teraz ostatnio 37-33%. To jest niższa dynamika, jednak niż to było wcześniej, więc to jest takie pierwsze. No, zastanawiająca sprawa. Oczywiście, ja wiem, że tutaj w dużej mierze chodzi o bazę. Mamy coraz wyższą bazę, no więc teraz ciężej jeszcze nam rozwijać tak samo procentowo. To jest, myślę, że oczywiste, ale myślę, że no, inwestorzy jednak patrzą na to, że, że tutaj mamy mocne spowolnienie, jeżeli chodzi o wzrost tych przychodów. Więc, no to jest można powiedzieć pewien, pewien problem, jeżeli chodzi o, o spółkę Shopper. No ja nie widzę jakichś takich możliwości tego, żebyśmy się jakoś mocno mocno na Shopperze tutaj wybili w najbliższym czasie. O, odnośnie psów, BioCeltics, psy i konie. Także mamy, Robert nam zaprezentował właśnie właśnie spółkę. Daro, czy widzisz cienie nadziei dla dywidendy dla Torpolu na walnym zgromadzeniu pod koniec maja? Podpisany kontrakt z PKP jest więc dobrze wróży. Może któreś ofer złoży wniosek o wypłatę i CPK się wstrzyma? No to jest na razie, znaczy, moim zdaniem, to jest takie trochę myślenie jednak życzeniowe. W tym momencie mówimy o tym, że dywidendy nie ma. Główny akcjonariusz, no jednak, jednak, który ma ponad 30%, to dużo ponad 30% chyba z tego co pamiętam. Tam CPK ma chyba ponad 30%, tak? Spójrzmy na to, jak to wygląda. No, prawie 40%. On nie chce dywidendy. Na no ten akcjonariat jest naprawdę bardzo mocno rozproszony. No więc, no więc tutaj, ofen. No, średnio ma, ma co, co, co powiedzieć, chyba, że akcjonariusze indywidualni by się tak mocno spiknęli i, i na to pojechali, no ale ja nie wierzę w jakąś taką mega mobilizację akcjonari drobnych akcjonariuszy, więc moim zdaniem raczej, raczej nie, raczej nie będzie tej dywidendy. No tutaj też Paweł pisze: zapomnijcie o dywidendzie Torpolu w tym roku, mało która spółka z parbu państwa płaci dywidendę. Zobaczymy, jak to będzie z Orlenem, nie? No bo Orlen rekomenduje dywidendę, ale no pytanie, pytanie jak to będzie, jeżeli chodzi właśnie o Orlen ze względu na ten podatek od nadmiarowych zysków. Dalej idziemy. Pani kadrowa. Konrad, czy warto zainwestować, zainteresować się firmą Formas? Dzisiaj pokazała wyniki za pierwszy kwartał. To jest jakaś spółka, co na COVID-ie mocno urosła. Coś mi się tak kojarzy. O, tak, to jest spółka, która na COVID-ie mocno urosła. Rzeczywiście. Tam był ewidentnie wystrzał spekulacyjny, bo oni tutaj widzę, kosmetykami się zajmują. Ja przyznam, że nie znam spółki, nie, nie kojarzę ich od razu bez bicia, bez bicia się, się przyznaję. Właśnie kojarzyłem tylko ze względu na ten wystrzał, taki mocny, mocny wystrzał covidowy, ale zauważmy, że od. Mm, rok tutaj dajemy i od roku no tak ze złoto 80 na, na 3 złote w tym momencie także mamy dosyć mocny dosyć mocny wzrost ekspert w branży w branży kosmetycznej widzę mają własne marki jakieś tej branży branży kosmetycznej, o też maseczki. Ja nie jestem pozytywnie nastawiony do spółek właśnie, które, które mają między innymi maseczki w, swoich, w swoim portfolio, bo wydaje mi się, że jednak trochę dalej idą na, na tym sentymencie, więc to jest pewien, pewien minus, ale już wracając do samych, samej, samej spółki Formas, no tutaj patrzę, że tak wskaźnikowo nie jest jakoś źle. Wynikowo też wygląda to fajnie, Zobaczmy, że tak, 22 rok dobry, bardzo dobry, 65 milionów zysku, przychodów 8,5 miliona złotych zysku, spółka 70 milionów kapitalizacji. No to jest problem. To jest mała spółka i, i tutaj naprawdę dużo może się zdarzyć na kursie. Więc więc to jest dla mnie zawsze problem, kiedy ta spółka jest mała. 4,4 miliona złotych zysku w tym pierwszym kwartale, wcześniej czwarty kwartał słabszy pod względem zysku, ale widać, że czwarty, to jest sezonowość. Zauważmy, ten czwarty kwartał zazwyczaj jest jest słabszy. Przejdźmy może do jakiegoś raportu, bo jak zwykle raport prawdę ci powie, a jeszcze czy oni dywidendę jakąś płacą? Nie, nie płacą. Pierwszy kwartał i spójrzmy, czy coś tutaj się coś tutaj się dzieje. 18 stron, więc też nie ma zbyt dużo do, do oglądania, do tego, żeby, żeby zobaczyć, co tutaj się, co tutaj się działo. Podstawowe informacje, informacje o przyjętych rachunkowości. Dane finansowe, jednostkowe. A tutaj spółka jest, jest grupą kapitałową, czy te jednostkowe to są dobre? To są ostateczne wyniki. zauważmy, Przychody 23 miliony. 23 miliony, czyli jednostkowe to są, to są te dobre. Czy coś tu się zmieniło dosyć? dosyć mocno, no przychody netto oczywiście poszły do góry, koszty też, ale ze względu na ten wzrost mocny przychodów, no to oczywiście jest to zupełnie, zupełnie zrozumiałe, zużycie materiałów energii kilkukrotny wzrost, na to można zwracać uwagę, inne koszty raczej jakoś mocnego wzrostu nie zaliczyły wynagrodzenia na plus, ale to raczej nie ma co się, co się dziwić, no tutaj patrząc na patrząc na te same wyniki finansowe no koszty finansowe oczywiście poszły mocno do góry pewnie ze względu na wyższe stopy procentowe, ale to jest coś zupełnie normalnego, no ja nie widzę czegoś co miałbym się przyczepić w samym raporcie, jeszcze zobaczmy na komentarz o, w pierwszym kwartale przychody 23 miliony wzrost mocny, kolejny kwartał z rzędu o ponad dwucyfrowym wzroście jak to jest rok do roku, zauważ, zobaczmy we wcześniejszych kwartałach no, 80%, zauważmy. Biorąc pod uwagę te przychody, naprawdę oni trzymają potężny, potężny wzrost rok do roku, więc wygląda to, wygląda to interesująco. EBITDA też fajnie rośnie. Rozwój sprzedaży dotychczasowych produktów, dynamiczny wzrost nowej kategorii, make-up ofer oferowany pod marką. Klaresa, czyli jakaś nowa, nowa marka. Kategoria ta stanowiła 25% przychodów w pierwszym kwartale 2023 roku. Więc no mocno, mocno to wygląda. No, przyznam, że jeżeli chodzi o spółkę. Na pierwszy rzut oka nie mam się do czego przyczepić. Naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. No, oczywiście trzeba by tak się lepiej zastanowić, nad, znaczy lepiej przeanalizować dokładniej tę spółkę. Na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo ciekawie. No, chociaż no, zauważmy, że już jednak wzrost mocny był z 2,60 na 2,90, na prawie 3 zł. I to dzisiaj te prawie 9%, 9%. no więc no, tutaj też to może być pewnym problemem. Spółka 71 milionów złotych No, czy nie będzie jakiejś realizacji? Zysków u niektórych, no tutaj myślę, że, że może być taka sytuacja, no ale mówię: fundamentalnie wygląda to naprawdę ciekawy. Napiję się wody. I tutaj patrzymy: kolejne. Paweł pisze o Sandragonie. Sandragon już sobie wpisujemy tylko uzupełnie płynny, Oczywiście mówię o wodzie. Rzeczywiście jest to woda to tylko ja o tym ja o tym wiem. Sandragon. to jest spółka, ja ich analizowałem. Tak, analizowałem tę spółkę na 99%, przynajmniej tak mi się, tak mi się wydaje, jeszcze sobie zobaczę tutaj u siebie. Na kanale, sekundka. Sandragon. 14 marca mówiłem o, mówiłem o spółce, o spółkach, o spółkach Shopper i Sandragon. Także niedawno, niedawno o Sandragonie mówiłem, a teraz czy to Raport pewnie wyszedł, nie? To oczywiście, że raport wyszedł. Tutaj, biorąc pod uwagę spółkę, to oni no, w związku z z tym co się dzieje za naszą wschodnią granicą oczywiście mocno poszli, poszli w górę, zresztą patrząc tutaj na to co się, co się wydarzyło mieliśmy taki, tutaj zauważmy początek 2022 roku, przepotężny wzrost, później coś się wydarzyło, przyznam, że nie wiem co tam dokładnie się wydarzyło, ale ostatnio widzimy, że, że coraz lepiej jest no tutaj biorąc pod uwagę spółkę podejrzewam, że ona też może trochę chodzić jak, jak na przykład nie wiem, Lubawa, z jeżeli mamy jakiś taki app właśnie w spółkach tych, które, tych takich w kontekście wojskowości, no to tutaj z też, też może spójrzmy na ten raport, tak na szybkości, co tutaj się, co tutaj się wydarzyło, Trzeci, trzecia strona nie, czwarta nie, dane finansowe spółki od piątej powiedzmy sobie możemy zobaczyć, dane finansowe spółki no z tym, że tutaj te, na tych finanse tak strasznie mocno nie chyba nie patrzymy z tego co z tego co pamiętam, możemy zobaczyć. No przychody słabsze, zysk netto słabszy, ale tutaj bardziej ja chciałbym komentarz zobaczyć, bo w Sandragonie Dragonie chyba to jest bardziej bardziej istotne. Co, co co to co tutaj się co tutaj się dzieje inicjatywy o Rozmowy na rynku fotowoltaicznym to mnie nie interesuje, albo mnie to bardziej średnio interesuje. K500 to jest ich spółka, spółka zależna. Bardziej mnie interesuje ten i Iława. O, spółka RSY. RS, RS, nie wiem, czy to jest RSY, czy RSY z siedzibą w Iławie. Koncesja wojskowa. Już w 2021 została. Szeroko przeprowadzała szeroko zakrojone naprawy silników przeznaczone do różnych pojazdów bojowych. Spółka znajduje się obecnie w diametralnej innej sytuacji geopolitycznej. No to oczywiście, oczywiście wiemy. No nie ma tutaj, nic, nic takiego istotnego. Spółka posiada zakontraktowane naprawy z silników wojskowych, mając wypełniony portfel zamówień do końca 2023 roku. No więc tutaj no problemem może być to, że skoro mają wypełnione te moce produkcyjne, portfel zamówień, no to możliwe, że, że nie będzie jakichś takich wzrostów wyników finansowych, pomimo tego, że sytuacja im sprzyja. No więc to może być taki pewien, pewien problem, jeżeli chodzi właśnie o, o sun dragon. No, ogólnie ogólnie podejrzewałem, że wiele osób mogło się spodziewać po tym raporcie, że już coś będzie takiego, jakaś przełomowa informacja właśnie odnośnie, odnośnie albo no odnośnie takiej działalności spółki w kontekście wojny, no ale, no ale jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę no raczej nie widzę jakichś takich dużych dużych pozytywów hmm. Dalej idziemy, co tutaj jest dalej, predo, ma pan zajechać dychę do dziesiątego, nie mam. Deny, to jest rekomendacja, akcjonariusze muszą to jeszcze przegłosować, spójrzmy co tam Deny pisał. Odnośnie dywidendy, a to chyba odnośnie odnośnie Torpolu, to już, już mówiliśmy o, o spółce Torpol. Denys Daro sobie tutaj rozmawiają, o i X, tebie już mówiliśmy. Denys Daro, tutaj się kłócą. Jeszcze co tutaj, co tutaj piszemy? Co tutaj piszecie, Angela, może kilka słów na temat MSZ, ładny trend wzrostowy, to jest co, most zabrze? tak mi się kojarzy, MSZ? Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ, tak? Mostostal Zabrze. Biorąc pod uwagę wszystkie mostostale, 3, czyli Zabrze, Płock i Warszawa, ja jestem najbardziej pozytywnie nastawiony do mostostalu Zabrze, bo oni mają fajne wyjście też na rynki zagraniczne. Oni tam jakiś taki duży kontrakt, pamiętam, w tamtym roku podpisywali na naprawdę potężne pieniądze. Rzeczywiście fajnie to wygląda. Oni są w takim fajnym trendzie wzrostowym w tym momencie. 18 jest raport za pierwszy kwartał, ale nie wiem, czy tam nie było jakichś, jakichś szacunków wcześniej. Zau zobaczmy, czy, czy nie było. Nie, nie było szacunków? Nie, nie było żadnych, żadnych tutaj szacunków. Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez emitenta. Zauważ, Zobaczmy, 37,4 miliona złotych netto, więc fajnie to wygląda. No, Ja tutaj raczej nie mam się do czego przyczepić. Zobaczymy, co Milenium pisze o o tych. O most o stalu. O, prognoza wyników za, 20, za 23, za twór, pierwszy kwartał 23. Zobaczymy, co oni tutaj prognozują. No, prognozują ładny wzrost przychodów nie? i dobry wynik, wynik netto. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak, rzeczywiście tak będzie. No, w każdym razie, biorąc pod uwagę spółkę, jak mówię, ja się raczej nie mam do czego przyczepić. Fajnie to wygląda. Oczywiście w budowlance mamy teraz pewne spowolnienie i to jest, to może być pewien pewien problem, no ale z drugiej strony spółka cały czas podpisuje te nowe kontrakty i ten portfel zamówień chyba wygląda dobrze. Chociaż zobaczymy, jak to będzie po pierwszym kwartale, jaki będzie ten, ten, ten portfel zamówień. Na ten moment ja się raczej nie mam do czego przyczepić w, w mosto starym, tak mi się Tak mi się wydaje. Hmm. Deny pisze, nie kłócą, a wymieniają poglądy. No i to mi się właśnie nie podoba. Powinniście się kłócić, powinny być dymy. Tutaj na jakieś freak fighty powinniście się tam ustawiać, tam na jakieś te y, fame MMA czy, czy, czy coś takiego. Pamiętajcie, nie wolno być zbyt kulturalnym. To, to, się, to się nie opłaca po prostu. Zauważcie, ci wszyscy, ci, 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 ci co w tych wszystkich y, wszystkich występują. No umówmy się, czy to są ludzie bardzo mocno kompetentni, elokwentni, wygadani, ludzie o szerokich horyzontach? Moim zdaniem nie do końca wszyscy. A jaką kasę robią? Także przemyślcie, przemyślcie to, Deny i Daro, i następnym razem to jakoś powinniście się tutaj pokłócić mocniej, a nie, a nie wymieniać, wymieniać poglądy. Także to jest taki, mój, taki mój, mój apel do Was. O, jeszcze widzę, jeszcze widzę, Mateusz pisze odnośnie pixte.pl ja przypomnę, że w XTB można inwestować w akcje ułamkowe. XTPL, czy jakieś dobre informacje? Ostatnio mieliśmy informację o tym, że, że jest tam, że będzie tam rozwodnienie. Tam miało być, miało być to. to Zwiększenie przychodów, ale kosztem tego, że, że będzie emisja do 275 tysięcy akcji. Opowiem tak. Ja no to. Znaczy tak, czasem mam tak, że na przykład, jeżeli jest jakieś rozwodnienie akcji, ale jest ciekawy plan, to jest to dla mnie ok, zupełnie. Tutaj mam do no takie. Nie wiem jak to określić, ten stosunek jest taki no, nie do końca ani negatywny, ani pozytywny, no bo z jednej strony to ma iść na taki fajny, fajny rozwój ta emisja, chcą zwiększyć przychody do 100 milionów złotych w 26 roku, przepotężny wzrost. No Z drugiej strony jednak, ja pamiętam, jak XTPL mówiło, że w 2024 roku miało, miały już być te wdrożenia przemysłowe. Możliwe, że dalej będą wdrożenia przemysłowe, to znaczy możliwe, że tutaj nic się nie zmienia, ale mówili właśnie, że od tego 2024 już chcą się sami finansować, to znaczy już chcą wykazywać ten zysk, zysk netto. No więc... No emisja stricte pod rozwój, więc nie można się tutaj absolutnie czepiać. Z drugiej jednak strony, no taki trochę niedosyt zostaje, skoro wcześniej właśnie mówili o tym, że, że tutaj już będą się fajnie, fajnie rozwijać, że będą już rentowni, no to raczej inwestorzy nie spodziewali się tego, że przyjdzie tutaj jakaś, jakaś emisja w najbliższym czasie, więc ciężko mi tutaj jednoznacznie określić to, czy, czy, jak patrzeć właśnie na tę, na, tę, na tę emisję i czy jakby... W kontekście najbliższych tygodni spółka dalej będzie, dalej będzie spadać. No bo to, że dzisiaj po, po informacji o emisji spadła, no to jest zupełnie normalne, zawsze niemalże, niemalże tak jest. XTPL, sama spółka ciekawa, bo jak mówiłem, w tym 24 powinny być pierwsze wdrożenia przemysłowe. To będzie taki no, mocny milestone, taki kamień milowy, naprawdę przepotężny, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, więc to zdecydowanie na zdecydowanie na plus. No, ale, ale tutaj, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, no to ja nie patrzę jakoś tak pozytywnie na to rozwodnienie. O, jeszcze Daro, piszesz, pieniądze w życiu to nie wszystko dobrze je mieć, ale nie za wszelką cenę. I Daru, Dany pisze, że spiny i dramy są już nudne teraz czas na kulturę i rozmowę. Jeżeli chodzi o kulturę i rozmowę, to nie na tym kanale. No, znacie, chyba moje, Znacie chyba moje właśnie, mój profesjonalizm, i jeżeli chodzi o kulturę, rozmowę, no to chyba nie na tym, na tym kanale. Paweł pisze, Konrad, chyba czas ruszyć na lotnisko. Chyba nawet już się i tak mi się wydaje. W każdym razie, no dzięki bardzo, za, dzięki bardzo za dzisiaj. Widzimy się i słyszymy pewnie za tydzień. Trzymaj ta się, cześć.